Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo proszę o wyciszenie telefonów, tak? Regulacja głośnika tego mikrofonu, tak? Szanowni Państwo, jeszcze tak, zanim rozpoczniemy sesję, tak w kwestii organizacyjnej. Sprzęt, który tu nam służył jako mikrofony, niestety uległ awarii, tak. Po 12 latach służenia Radzie Miejskiej uległ awarii i zostały teraz nam tutaj przedłożone nowe mikrofony, także będziemy musieli sobie tutaj w nowych warunkach trochę radzić lepiej i bardzo proszę o wyciszenie telefonów. Otwieram 54. sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pana burmistrza wraz z zastępcą, panią sekretarz, skarbnik, zastępcą skarbnika, państwa radnych witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich kierowników przybyłych na naszą sesję, kierowników urzędu, jednostek samorządowych, witam pana komendanta, witam sołtysów i wszystkich państwa, którzy biorą udział w naszej sesji. Szanowni Państwo, porządek obrad Państwo otrzymaliście i bardzo proszę, zgodnie z porządkiem obrad, bardzo proszę o odczytanie listy obecności i bardzo proszę pani kierownik Hanna Mełen będzie wyczytywała nazwiska. W kolejności alfabetycznej pani radna Anna Baranowska-Graczyk. Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję. Piotr Baranowski. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Włodzimierz Buczyński. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Elżbieta Cholewicka. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Barbara Czachura. Jestem. Dziękuję. Ryszard Dyzma. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Przemysław Garsztka. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Wojciech Kmieciak. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Wanda Konys. Witam Państwa serdecznie, jestem. Dziękuję. Dawid Książkiewicz, pan radny nieobecny. Barbara Kucharska, pani radna nieobecna. Szymon Kurpisz, pan radny nieobecny. Tomasz Lewandowski, pan radny nieobecny. Tomasz Majszak. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Mateusz Matuszak. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Adrian Senyk. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Rafał Supiński, pan radny nieobecny. Marcin Szramkowski. Dzień dobry, obecny. Dziękuję. Anna Tomicka. Dzień dobry, obecna. Dziękuję. Joanna Wojtysiak-Tierling. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Dawid Książkiewicz. Jestem. Dziękuję. Pani przewodnicząca, 5 radnych nieobecnych, 16 osób na sali. Dziękuję bardzo. Kworum mamy, jesteśmy władni, aby podejmować uchwały. W związku z tym przystępujemy do realizowania naszego porządku obrad. Szanowni Państwo, sekretarzem obrad jest pan radny wiceprzewodniczący Wojciech Kmieciak. W kolejnym punkcie naszego porządku mamy przyjęcie protokołu z 53. sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Do Biura Rady nie wpłynęły uwagi dotyczące protokołu, w związku z tym przyjmujemy protokół bez uwag. W punkcie czwartym mamy zawartą informację o realizacji programu ochrony środowiska i tu poprosimy panią kierownik Katarzynę Lewandowską z Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie nam tematu. Bardzo proszę, oddajemy pani głos. Witam państwa serdecznie. Mam za zadanie dzisiaj przedstawić pokrótce państwu raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Swarzędz na lata 2020-2023 za ostatnie 2 lata obowiązywania programu 2020-2021. Spotykamy się tutaj dzisiaj ze względu na to, że ustawa Prawo Ochrony Środowiska zobowiązała organ wykonawczy gminy do sporządzania raportu z programu ochrony środowiska co 2 lata, który przedstawiany jest Państwu jako Radzie Gminy, a potem przedstawiany, wysyłany jest do powiatu.
Celem tego raportu jest ocena stopnia realizacji zadań zapisanych w tym dokumencie i nasz program ochrony środowiska dla gminy Swarzędz na lata 2020-2021 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2020 roku. I teraz tak, pokrótce przedstawię Państwu, co w tych ostatnich 2 latach się działo. Mamy 10 obszarów interwencji. Tutaj są na prezentacji wyszczególnione te najważniejsze, w których najwięcej rzeczy się dzieje. I pierwszym z tych obszarów jest ochrona klimatu i jakości powietrza. I w ramach kierunków interwencji, które dotyczą ograniczania niskiej emisji oraz promowania rozwoju indywidualnych odnawialnych źródeł energii, ograniczania emisji ze źródeł komunikacyjnych, rozwoju i modernizacja transportu zbiorowego, poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia, jak również ograniczenie emisji liniowej. Przede wszystkim urząd nadal prowadzi generalnie dotacje dla mieszkańców. W ramach dotacji, jak również dotacji z powiatu poznańskiego w okresie sprawozdawczym, czyli 2020-2021, zostało zlikwidowanych 109 kopciuchów. Prowadzone również były kontrole. Straż Miejska wykonała w okresie sprawozdawczym na przykład 325 kontroli, 31 z nich zakończyło się mandatami, 1 wnioskiem do sądu, 2 pouczeniami. W kierunku interwencji ograniczenie emisji liniowej przeprowadzonych zostało szereg inwestycji związanych z modernizacją, rozbudową i budową nowych dróg na terenie gminy. Mogę? Proszę. W kolejnym obszarze interwencji zagrożenie hałasem. Tutaj generalnie przede wszystkim skupiamy się na zadaniach związanych z planowaniem. W okresie sprawozdawczym było uchwalonych 16 planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 12 miało zapisy dotyczące ograniczenia hałasu. Pozostałe plany takich zapisów nie wymagały. Jeśli chodzi o obszar interwencji pola elektromagnetyczne, to tutaj również skupiamy się na zapisach w planach, żeby zapobiegać. Z takich informacji w 2021 roku był na terenie gminy w 3 punktach przeprowadzany monitoring pola elektromagnetycznego. Te punkty to były osiedle Działeńskiego, Cieszkowskiego 39 i Grudzińskiego 16. W żadnym z tych punktów nie zanotowano przekroczeń. W kolejnym obszarze interwencji gospodarowanie wodowym skupiamy się przede wszystkim na gospodarowaniu wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytami wody i w ramach tego były w okresie sprawozdawczym zrealizowane 2 zadania. Jedno dotyczyło zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej, jak również na terenie gminy gminna spółka wodno-melioracyjna konserwowała rowy i w 2020 roku było to 23,5 km, w 2021 22 km. W obszarze interwencji gospodarka wodna ściekowa gmina modernizowała stację uzdatniania wody w Gortatowie, zbudowano zbiornik wyrównawczy. Nastąpił również rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej. Tutaj przede wszystkim Aquanet w 2020 roku wybudował 1,65 km sieci wodociągowej i 92 przyłącza, jak również zmodernizował stację uzdatniania wody w Gruszczynie. W 2021 około 780 metrów bieżących sieci wodociągowej zostało wybudowanych przez Aquanet. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w 2020 roku wybudował 6,63 km sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, w 2021 6,28 km. W kolejnym obszarze interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadu. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na racjonalnym gospodarowaniu odpadami zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania i te zadania realizuje dla nas, przynajmniej w okresie sprawozdawczym, realizował Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, jak również eliminacji wyrobów azbestowych z terenu gminy. Gmina uczestniczy w programie usuwania wyrobów azbestowych, który jest realizowany przez powiat poznański. I tak, w 2020 roku
by jakby unieszkodliwiono 55 950 kg azbestu z terenu gminy. W 2021 około 40 000 kg z terenu gminy. Jeśli chodzi o obszar interwencji zasoby przyrodnicze, to przede wszystkim skupiamy się na rozwoju obszarów zieleni oraz utrzymaniu terenów już istniejących. Tutaj urząd przede wszystkim skupia się na pielęgnacji terenów zielonych i tak dla przykładu w 2020 roku posadzono 1223 drzewa, a w 2021 588. To by było tak w takim skrótowym, telegraficznym skrócie. Tych zadań oczywiście jest znacznie więcej. Zachęcam Państwa do przejrzenia raportu. Tam są wszystkie zadania, jak również stopień ich realizacji wyszczególniony dokładnie. Także gdyby też były jakieś pytania, służę odpowiedzią. Dziękuję. Dziękujemy Pani Kierownik. Czy są ze strony Państwa radnych jakieś pytania? Jeśli tak, to bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji i mam zgłoszenia od pana Wojciecha Kmieciaka. Bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie dotyczące ewidencji źródeł ogrzewania. Tutaj w raporcie jest to oczywiście ujęte, że w ramach centralnej ewidencji jest to dokonywane i pewnie się to niedługo zakończy albo częściowo już będzie wiadomo, ile tych źródeł przestarzałych mamy na terenie gminy, ale chciałbym się dopytać, czy na dzisiaj jest Pani w stanie powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyciąganie tych informacji przez gminę z centralnej ewidencji, czy na podstawie tego możemy jakieś wnioski wyciągnąć, w jakich obszarach gminy jest tych kopciuchów najwięcej, czy jak to wygląda, jak ten obraz się prezentuje i jaka jest różnica po tym, jak, tak jak Pani przedstawiała, udało się wymienić ponad 100 ostatnio kopciuchów i na przestrzeni ostatnich kilku lat kolejne parę set dzięki dofinansowaniom gminnym. Chciałbym wiedzieć po prostu, czy my mamy do tego dostęp i czy możemy z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Tak, mamy dostęp do bazy. Na ten moment ta baza jest troszeczkę raczkująca, także co chwilę są uruchamiane nowe aktualności, nowe funkcjonalności w bazie. Możemy na ten moment już raportować w jakimś ograniczonym zakresie, ale możemy. Także może z lokalizacją, w których obszarach generalnie tych kopciuchów jest więcej, w których mniej, no to by było bardziej na razie skomplikowane, bo no, jakby takich danych szczegółowych nie ma. Natomiast tak, możemy sprawdzać dane lokalizacje. Na ten moment, jeśli chodzi o wprowadzanie do bazy, to na ten moment przekroczyliśmy, jakby już wprowadzonych jest no 60% punktów adresowych, tych, które były dodane w bazie, bo to jakby też działo się poza nami, one zostały zaciągnięte z jakichś zasobów i tego my nad tym kontroli tak, jako takiej nie mamy na ten moment, także na tym etapie jest to około 60%, ponad 60%. Sporo tych deklaracji jest jeszcze u nas do wprowadzania, one są sukcesywnie wprowadzane. Zresztą widzimy w ostatnich dniach, że ten zainteresowanie i ruch mieszkańców w biurze podawczym, tak samo u nas na Poznańskiej, jest wzmożony i tych deklaracji coraz więcej wpływa. To jeszcze tylko jedno pytanie na podstawie tych 60% deklaracji. Czy jest Pani w stanie powiedzieć, ile z tych mieszkań, budynków jest ogrzewanych właśnie węglem? Nie robiłyśmy jeszcze takich. Okej, dobrze, to dziękuję uprzejmie za udzielenie informacji. Jak będzie taka możliwość, żeby później to wyciągnąć, może w sierpniu, we wrześniu, kiedy ten termin minie, to oczywiście. Ja myślę, że musimy sobie dać jeszcze kilka chwil na to, żeby mieszkańcy, bo tak samo bardzo duża liczba mieszkańców składa te deklaracje bezpośrednio do bazy, potwierdzając je profilem zaufanym, jakby bez naszego pośrednictwa. Ja myślę, że musimy sobie dać jeszcze chwilę i wtedy będziemy mogły wyciągać jakieś wnioski czy weryfikować te informacje. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejne zgłoszenie to zgłoszenie pana Przemysława Garszczki. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję ślicznie. Ja mam pytanie nadal pozostając w obrębie zanieczyszczenia środowiska, jeżeli chodzi o powietrze i pyły zawieszone. W raporcie jest mowa o tych pyłach PM2,5, PM10, Bezoalfa Pireny. Jak to się zmienia w tym okresie raportowania między 2020 a 2021? Czy to zanieczyszczenia są na tym samym poziomie, zwiększają się, zmniejszają?
czy taka informacja gdzieś jest dostępna? Znaczy tak, muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że to, co jest zawarte w raporcie, jest oparte na państwowym monitoringu środowiska. Na terenie gminy nie ma żadnego punktu monitorującego stan jakości powietrza. Te punkty są zlokalizowane w Poznaniu, jak również w kilku innych lokalizacjach i one są modelowane i przekładane na pozostałe tereny. Także te wartości, one są bardzo ogólne, nie do końca oddają całokształt. Jeśli chodzi o zmiany, to tutaj no minimalną zmianę możemy zauważyć. Poprawiło się na przestrzeni tych ostatnich lat na podstawie tego raportu oceny stanu jakości powietrza w województwie wielkopolskim, poprawiło się w zakresie pyłu PM2,5. Także tutaj, czy nawet na podstawie tych stacji monitorujących i tych danych, jak również modelowania, widzimy lekką poprawę. Natomiast no, takich szczegółowych badań na terenie gminy to nie ma. Czyli te pyły PM10 to są te w wyniku spalania, niepełnego spalania w kopciuchach? Nie wiemy, nie, czy to się nie do końca. Zmienia. Pyły zawieszone, czy to PM10, czy 2,5, powstają również w przypadku spalania. Natomiast różnica między 10 a 2,5 jest różnica wielkości cząsteczki, która generalnie jest zawieszona w powietrzu. Te dziesiątki są większe, 2,5 są mniejsze, tym są też bardziej niebezpieczne, bo łatwiej przenikają głębiej w płuca. A źródła powstawania? Bo według raportu to jest niepełne spalanie i niska emisja samochodowa. No, tak, czyli głównie samochodowa, niska to raczej, znaczy to tak w całokształcie. Natomiast, czytając raport. Że owszem, za jakość powietrza, natomiast ta niska emisja tutaj przede wszystkim, niepełne spalanie, spalanie złej jakości paliwa, no to też widać po jakby obserwując wyniki ze stacji monitoringowych, czy nawet tych naszych pomiarów, widać, że w okresie grzewczym te wartości pyłów są zdecydowanie w gorszym, gorsze notują wskaźniki niż w momencie takim okresie letnim, kiedy nie grzejemy. I ostatnie pytanie, czy są plany jakichś bardziej drastycznych kroków w kierunku ograniczenia ilości spalania właśnie węgla, paliw stałych, śmieci, poza tą akcją, która jest prowadzona, wymiany takiej w pewnym sensie dobrowolnej przez mieszkańców, czy coś gmina planuje, żeby... Co? To nie jest dobrowolna wymiana. Uchwała antysmogowa, znaczy... Owszem, mieszkańcy dobrowolnie są zachęcani do wymiany, natomiast uchwała antysmogowa dla województwa wielkopolskiego zakłada, że te piece pozaklasowe, tak zwane kopciuchy, muszą zostać wyłączone z eksploatacji do końca przyszłego roku. Ale mogą być zamienione na piece wyższej klasy, nadal spalające paliwa stałe. Tak, mogą być zamienione, wiadomo, no tutaj z tego, co się ostatnio słyszałyśmy, to Unia Europejska chce swoimi regulacjami dążyć do ograniczenia w ogóle spalania paliw, również tych gazowych, ale jakie to będzie miało przełożenie na nasze tutaj państwowe zapisy prawne, no trudno mi w tym momencie powiedzieć. Okay, to niektóre samorządy wprowadzają takie ograniczenia czasowe w momencie, kiedy są bardzo zła jakość powietrza, kiedy tych pyłów jest dużo, są zakazy palenia w ogóle jakich paliw stałych i pytanie moje jeszcze raz, czy nasza gmina ma w tym zakresie jakieś plany, czy rozważa takie działania? Na ten moment nie rozważamy tych czasowych zakazów. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan wiceprzewodniczący Ryszard Dyzma. Przepraszam. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani kierownik, w aspekcie skażenia gleby, skażenia wód podziemnych, tych podskórnych oczywiście, skażenia jeziora. Zbory maniaka od blisko 10 lat próbuje. Pytanie teraz pozwolę sobie do pani zadać, pani kierownik. Mnie by interesowało, mnie by interesował wykaz za 21 rok. Wykaz wszystkich mieszkańców gminy Swarzędz, którzy posiadają szamba. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie oczywiście, czy wszyscy mają pozawierane umowy. Kolejna kwestia to jest ilość pobranej wody za 21 rok przez tych wszystkich mieszkańców, oczywiście przez te rodziny, tak?
i ilość odprowadzonych, wywiezionych ścieków przez przewoźnika za 2021 rok. Jeżeli, ja wiem, że to będzie dla pani trudne, to co zgłosiłem będzie trudne, ale prosiłbym o ustosunkowanie się do tego, na jakim etapie jesteśmy chociaż na dzień dzisiejszy. Bo zawsze miałem takie, że tak powiem, odpowiedzi poprzedniej pani kierownik, że z czymś tam jest problem, tego nie możemy, tutaj nie ma ludzi i tak dalej, i tak dalej. Było to poruszane również na komisjach, ale ja chciałbym, żeby ten referat pod pani kierownictwem w tym kierunku coś dobrego dla gminy zrobił. Dziękuję. Więc jeśli chodzi o liczbę mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych, to taka baza danych, ewidencja jest u nas stworzona. Czy ona jest w 100% pokrywa się ze stanem faktycznym? Myślę, że nie, bo cały czas, że tak powiem, są w niej ruchy. Cały czas jakby powstają budynki nowe, które są na zbiornikach bezodpływowych i te adresy są dodawane. Tak samo cały czas mieszkańcy się przyłączają do sieci kanalizacyjnej i te adresy są odejmowane. Prowadzimy ścisłą współpracę z Aquanetem. Aquanet przekazuje nam informacje o przyłączeniach, jak również o nowych umowach z mieszkańcami z terenu gminy, żeby tą ewidencję można było aktualizować w miarę na bieżąco i żeby była ona jak najbardziej, no, jak najbardziej zbliżona do tego stanu aktualnego i faktycznego, który jest. Jeśli chodzi o kontrolę, no to faktycznie w ostatnich latach te kontrole no były raczej interwencyjne na zgłoszenie, ponieważ no sytuacja była dość trudna, mieliśmy tutaj pandemię, potem były problemy kadrowe w referacie, więc no troszeczkę generalnie tych kontroli było mniej, natomiast planujemy do tych kontroli wrócić i jakby podjęłyśmy już pierwsze działania związane z informowaniem mieszkańców, którzy mogą się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, o ich obowiązku o przyłączenie, jak również o tym, że no, te studzienki są, ta kanalizacja jest i warto byłoby się do tej kanalizacji przyłączyć. Staramy się kontrolować przedsiębiorców. Niestety jeśli chodzi o te kontrole, ile trafiło generalnie metrów sześciennych na stację zlewną z danego adresu, tutaj jest mały problem, ponieważ w pierwszej kolejności kontrolując mieszkańców, którzy przedstawiają nam rachunki, oni są już coraz bardziej jakby świadomi tego obowiązku, że te rachunki powinni mieć, to niestety te rachunki nie zawsze są rzetelne. My to wiemy, że czasami ten wozak odbiera mniej, a wpisuje więcej, bo on sobie liczy za pełne szambo, które jest i to w tym momencie jest już nierzetelną informacją. A jeśli chodzi o dane, które spływają ze stacji zlewnej i które są przekazywane przez Aquanet, to tutaj cały czas niestety toczymy bój, ponieważ Aquanet, zasłaniając się RODO, nie chce nam podawać, który z wozaków ile zlał z danego adresu. Był taki krótki moment, kiedy podawali nam te informacje i tu niestety znowu pojawił się problem, że te informacje na stacjach zlewnych przez wozaków nie są podawane rzetelnie, bo czasem się adres pomyli, bo czasem jest tak, że on ma na samochodzie dwa czy trzy adresy i nie do końca jest w stanie określić, ile z danego adresu jest fizycznie. Szukamy rozwiązań z Aquanetem pod kątem tutaj spełnienia wymogów dyrektywy wodnej, jak również wymogów, które są dla aglomeracji i tych wskaźników, które musimy spełniać, więc pracujemy z Aquanetem nad tym, jak ten system uszczelnić, żeby po prostu jak najbardziej, żeby można było rzetelnie kontrolować tych mieszkańców i też rzetelnie jakby określić, ile tych ścieków rzeczywiście jest odprowadzanych na stację zlewną. Panie kierownik, nie jestem usatysfakcjonowany tą pani odpowiedzią, bo pani mi mówi o czymś, o co nie pytałem. Ja nie mówię w tej chwili, wie pani, o kontroli, tylko ja mówię o tym, żeby pracownik referatu wziął to w swoje ręce i zobowiązał właściciela danej posesji
żeby te dane po prostu dostarczył, właściciel danej posesji dostarczył. Jeżeli chodzi o ilość wody pobranej przez danego właściciela posesji, to rozumiem, że mamy zakład gospodarki komunalnej, mamy oczywiście akwanet, mamy oczywiście kruszewnię, mamy trzech dostawców po prostu wody. I teraz urzędnik powinien zadać sobie to pytanie, ile mieszkaniec pobrał wody, a ile odprowadził ścieków poprzez zawarcie umowy i poprzez rachunki. Także proszę mi nie mówić teraz o wozakach, którzy tam oczywiście odprowadzają te ścieki i tak dalej. To jest dalsza kwestia. Ja tylko proszę o to, żeby po prostu zadać sobie ten trud. Jeżeli pani mówi o tym, że mamy zidentyfikowanych w gminie tą ilość, to proszę mi podać po prostu na dzień 31 grudnia 2021 roku i proszę mi nie mówić o tym, że oczywiście przyłączają się kolejni i tak dalej. Ja przynajmniej chciałbym, żeby ci, którzy już mieszkają wiele lat po prostu nie prowadzili polityki tego typu, bo mieliśmy ileś lat temu na komisji rewizyjnej i w prosty sposób to wykazałem, że mieszkaniec wywiózł 20 metrów, a wody było 144 metry pobrane w ciągu roku. Czyli dla mnie był to prosty wniosek, że 120 metrów sześciennych ścieków po prostu weszło w grunt. I to są fakty. Dlatego bardzo proszę skupić się na faktach i dlatego proszę słuchać to, o co mnie chodzi. Tak? Bo mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć pani te podstawowe informacje. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja doskonale pana słucham i rozumiem, o co pan do mnie mówił. Jeśli chodzi o stan i liczbę zbiorników bezodpływowych, to ja nie mam problemu, przygotujemy odpowiedź pisemną. Stan na dzień dzisiejszy. Nie, przepraszam, na 31 stycznia 2021 rok. Grudzień, przepraszam. Dobrze, może być na 31 grudzień 2021 rok. Przygotujemy odpowiedź pisemną i przekażemy. Jeśli chodzi o, no tak jak odpowiedziałam, no to jest związane z kontrolami, tak? Jeśli o ile dane dotyczące pobranej wody są danymi rzetelnymi, bo jest wodomierz, jest licznik i możemy odczytać faktyczną dane, tak o tyle dane już jakby nie ma liczników, które zliczają, ile tych ścieków jest w zbiorniku. I tu niestety pojawia się problem i dlatego szukamy rozwiązań, żeby kontrolować tych mieszkańców, ale żeby robić to rzetelnie, tak? Bo tu właśnie jest problem, że niestety nie ma tej jakby tego licznika, którego można odczytać, ile faktycznie tych ścieków zostało odebranych. Dziękujemy bardzo. Rozumiem. No właśnie z zlewnią też jest problem, bo niestety tutaj jakby to nie zależy od nas, tylko od firm asenizacyjnych, które one jakby zlewają i często gęsto na tym samochodzie jest kilka adresów, bo mają po prostu dużą beczkę i wtedy jakby nie można tego też tak do końca podzielić, bo nawet jeśli będziemy mieli faktycznie, tam jest licznik, że cały samochód miał, nie wiem, 15 metrów sześciennych, tak? Ale już jak to podzielić i to już zależy od firmy przewozowej, która odbiera i to już niestety... Przepraszam panią kierownik. Pani kierownik, swego czasu, wiele lat temu osobiście w Paczkowie miałem szambo. Przyjeżdżał wozak i wystawiał mi fakturę na 10 metrów po prostu tych ścieków. Na 10, na 12, na 8. Także tu nie ma, proszę pani, z tym problemu. No. I ja wtedy miałem faktury i fakturami mogłem przedstawić w przypadku kontroli, że tyle i tyle ścieków wywiozłem. Dlatego proszę iść tą drogą,
a nie jakimiś innymi, że tak powiem, no, że nie idzie czegoś odczytać. Dziękuję bardzo. Ja nie powiedziałam, że nie idzie odczytać, tylko że ten jakby odczyt jest obarczony pewnym błędem. Jeśli miał pan takie faktury, mieszkańcy też mają, ale mamy też sygnały mówiące o tym, że właśnie na fakturze jest 10 metrów sześciennych, a fizycznie zostało odebranych 8. Rozumiemy ten problem. Słyszeliśmy, że pracujecie w wydziale nad rzetelnością tych danych i czekamy na wyniki tych prac. Dziękuję bardzo. A rozumiem, że to, co pani obiecała dla pana radnego, te informacje tak, pisemne oczywiście będą. A tu w kolejce czekają kolejni radni i proszę bardzo o zabranie głosu pana radnego Rafała Supińskiego. Dziękuję bardzo. Panie kierownik, ja mam takie pytanie dotyczące programu wymiany azbestu i produktów z zawartością azbestu. Tak. Jest, z tego co pamiętam, jest jakiś termin, gdzie powinno to być wymienione do jakby w całości. I na jakim jesteśmy etapie, jak wyglądają dane z ewidencji, którą prowadzimy, ile jeszcze tego azbestu na terenie gminy pozostało, to jest jedno pytanie. I drugie, czy nadal obowiązuje jakiś program dofinansowania samej wymiany czy utylizacji tych produktów azbestowych? Dziękuję bardzo. Dobrze. Odpowiadając po kolei, tak, mamy termin do 2032 roku, powinno, 32, tak? 32 roku Polska powinna być wolna od azbestu. Generalnie, jeśli chodzi o, to jeszcze najpierw odpowiem na kwestię dofinansowania, jak najbardziej jest program dotyczący usuwania wyrobów azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu, całego powiatu poznańskiego. My partycypujemy w tym programie, co roku zbierane są wnioski, jakby koordynuje całe prace powiat. Te wnioski wpływają do nas, do urzędu, my je weryfikujemy w takim podstawowym zakresie i przekazujemy dalej do powiatu. I termin składania wniosków akurat w tym roku wypada 12 sierpnia. Także jest jeszcze chwila na to, żeby te wnioski złożyć. I w ramach tego programu możliwe jest zdjęcie pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest i utylizacja tego, unieszkodliwienie tego odpadu, jak również jeśli ktoś już ma zdjęty na przykład po prostu na posesji, na jakichś paletach odłożony, to również można brać udział w tym programie i wtedy zostanie mu ten azbest odebrany i nie pokrywa z tego tytułu żadnych kosztów. Jedyne koszty, jakie pokrywa, to są związane już z nowym pokryciem dachowym na budynku, z którego azbest został ściągnięty. Jeśli chodzi o naszą bazę, to owszem, staramy się ją aktualizować na bieżąco i jeśli jest tutaj taka prośba, to również przygotujemy odpowiedź na piśmie, dokładnie ile tego azbestu na tej bazie jest i dokładnie ile zostało jeszcze do unieszkodliwienia na podstawie inwentaryzacji, która była tworzona już kilka dobrych lat temu. Tylko też jakby chciałabym zaznaczyć, że no ona też może być obarczona lekkim błędem, bo niestety mieszkańcy, ci, którzy składają nam informacje, czyli składają wniosek i za pośrednictwem programu tutaj powiatu poznańskiego usuwają ten azbest, no to oni są odnotowywani w bazie. Niestety ci mieszkańcy, którzy samodzielnie to robią, bez udziału tutaj gminy, często gęsto nie składają informacji, że z tego azbestu się pozbyli. Także myślę, że gdzieś tam może być mniej niż więcej. Znaczy pytanie też, jak została przeprowadzona ta pierwotna inwentaryzacja. No to był, jak dobrze pamiętam, 2012 któryś rok. No to też są dane, które no jednak już nie są super aktualne. Myślę, że możemy się zastanowić nad taką inwentaryzacją, ale to już bliżej tego terminu, bo to tak de facto ten usunięcie tych wyrobów azbestowych ciąży na właścicielu nieruchomości niż tutaj na gminie. Gmina pełni tutaj funkcję wspomagającą. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Anna Tomicka. Bardzo dziękuję. Pani kierownik, ja mam takie pytanie. Ja mieszkam na wsi. Do czasu, kiedy nie było sieci kanalizacyjnej, też miałam szambo, tak jak każdy inny. I nie było problemu, bo przyjeżdżał człowiek, odbierał. Ale do czego zmierzam? W momencie, kiedy jest sieć kanalizacyjna, licznik zużycia wody spisywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, albo też podajemy do 15 każdego miesiąca stan licznika i
Zakład Gospodarki Komunalnej przesyła wiadomość do Aquanetu o zużyciu wody i wtedy Aquanet dopiero nalicza nam opłatę za ścieki. Czy my nie możemy czegoś takiego zastosować właśnie w przypadku tych szamp, które funkcjonują na terenie naszej gminy? Ale w jakim zakresie? W zakresie właśnie, żeby... Ale kto by miał naliczać? Nie opłat, może źle się wyraziłam, to nie o to chodzi. Wtedy byśmy wiedzieli, mielibyśmy odniesienie do ilości odebranych ścieków z poszczególnych gospodarstw domowych, które mają szamba. Możemy zastosować takie przeliczenia. No właśnie, i wtedy byśmy uzyskali te wartości, o których mówił pan radny Dyzma. Tylko jest, jak najbardziej, to tylko też one nie będą w 100% adekwatne, bo ponieważ państwo, którzy są podpięci do kanalizacji, często gęsto mają też dodatkowy licznik, tak zwany ogrodowy, podlicznik na wodę. Zgadza się, bo to się opłaca. No bo to się opłaca, bo wtedy jakby ta woda, która, że tak powiem, państwo zużywają, to nie jest do podlewania ogrodu, nie wlicza się w produkcję ścieków. A osoby, które mają szambo, nie posiadają dodatkowych liczników ogrodowych. Czyli tutaj to przeliczenie, że jeśli z tej zużytej wody przeliczymy na ilość teoretycznie ze wzorów ilość szamba, to może się okazać, że ten Ksiński powinien odprowadzić więcej szamba, ta wartość nie będzie uwzględniała tego, że on podlewa ogród. Dobrze, ale czy są jakieś mechanizmy, instrumenty, które by pozwoliły wypracować taką jakąś metodę, która byłaby w pewnym sensie kontrolą tego procederu, który ma się dobrze na terenie naszej gminy. Faktycznie, proceder ma. Staramy się, że tak powiem, kontrolować tutaj dwutorowo. I staramy się kontrolować tych przedsiębiorców, którzy wożą i to, jakie oni wartości zlewają i czy to faktycznie ma przełożenie. Oni nie mają u siebie żadnych liczników? Ani też nie ma licznika w momencie, kiedy on spuszcza te ścieki? Ma licznik, jest na stacji zlewnej licznik, który liczy, tylko że wtedy nie ma rozbicia na poszczególnych mieszkańców. Czyli musiałby być jakiś mechanizm, który by obligował tego odbiorcę do rejestrowania od pana Kowalskiego. Odbieram 5 metrów sześciennych, od pana Kozłowskiego czy pani Kozłowskiej odbieram 5 metrów sześciennych, od X-a odbieram 10 metrów sześciennych. Tak. I wtedy można by to ogarnąć. I dlatego pytam, czy są jakieś mechanizmy, które pozwoliłyby gminie zobowiązać odbiorcę ścieków do takiego... Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie takiej na ten moment nie przewiduje. Natomiast jest przygotowana aktualizacja tej ustawy i tam są pewne dodatkowe obowiązki, które są nakładane na przedsiębiorcę. Tak samo też w kwestii sprawozdawania się, jakby bardziej szczegółowo powinien się sprawozdawać, także może małymi krokami gdzieś osiągniemy tutaj ten lepsze dane do tej weryfikacji. Dobrze, to jeszcze mam już na koniec prośbę jedną. Wczoraj idąc na 30-lecie komunikacji miejskiej do naszego Centrum Historii, tak niesympatyczne, nieprzyjemne zapachy czuję się przy wejściu, ale one biegną, nie sądzę, żeby z naszego budynku, bo w budynku się tego nie czuło, obok budynku. Proszę zobaczyć, czy tam ktoś ścieków nie odprowadza gdzieś sobie na posesję, bo to nie jest naturalne zjawisko, żeby taki smród, przepraszam, nazwę to wprost, roznosił się w centrum miasta w XXI wieku. Dobrze. Tak, proszę tam zająć się tymi posesjami, które w sąsiedztwie tego naszego centrum są. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się jeszcze pan wiceburmistrz Grzegorz Taterka. Tak, oczywiście, tylko szanowni państwo, pamiętajmy, trwa tam przebudowa w tej chwili i właśnie ta kanalizacja, która jest ogólnospławna, ona zostanie rozdzielona, bo ta, która jest, ona powodowała wielokrotnie bardzo duże ilości interwencji, wymagała co chwilę naprawy i ona jest w fatalnym stanie, dlatego jest w całości ta infrastruktura będzie wymieniona. Także mam nadzieję, że jakby wszystkie te rzeczy, które w tej chwili, oczywiście, bo w zakresie jak gdyby tej przebudowy są realizowane wszystkie przyłącza do domów prywatnych. Także już parę kwiatków takich różnych wychwyciliśmy, były różne podwójne szamba, tam jest zabudowa wielorodzinna, także różne własnościowe jak gdyby też niuanse.
i to myślę, że też w całości zostanie uporządkowane. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Dawida Książkiewicza. Dziękuję. Ja chciałbym zapytać o kwestię wody. Wiemy, jak ona jest ważna, tym bardziej, że w Europie to chyba jesteśmy na szarym końcu. I teraz jak wygląda kwestia na przykład deszczówki i poprawy działania w tym zakresie naszych mieszkańców, tak? Bo na pewno lepiej zbieramy w tej chwili. Czy wiemy, jak to wygląda na przestrzeni lat? I czy na przykład swego rodzaju taką edukację prowadzimy od najmłodszych lat już, czy w szkołach przedstawiamy problemy dotyczące wody, jak mamy się zachowywać i no cały taki pomysł na wodę. Dziękuję. Dobrze. Nie posiadamy danych dotyczących zbierania deszczówki na posesjach prywatnych. Także nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie jako wydział, kto ile retencjonuje i w jaki sposób, bo takich danych nie posiadamy, do nas też takie dane nie spływają. No jest obowiązek, że mieszkaniec powinien generalnie zagospodarować tą wodę w granicach własnej nieruchomości, natomiast no jakby danych nie ma. Jeśli chodzi o edukację, no to jest tak, wydział nie prowadzi żadnych zajęć edukacyjnych w placówkach, natomiast no jakby, jakby program generalnie, który jest realizowany w szkołach i w placówkach, jest w dużej mierze nastawiony na ekologię i dużo takich zajęć właśnie związanych z ekologią, czy ze spalaniem odpadów, czyli zakazem spalania odpadów, czy z segregacją śmieci, czy jak również z tym, jak ważna jest woda w naszym dzisiejszym świecie, jest przeprowadzanych. No my jak czasami występujemy do, szczególnie w przypadku właśnie potem aktualizacji programu ochrony środowiska, występowaliśmy wcześniej do szkół podstawowych z prośbą o przedstawienie nam właśnie zajęć edukacyjnych, które były realizowane, czy są realizowane w placówkach, to bardzo dużo takich zajęć edukacyjnych jest realizowanych. Dziękujemy bardzo. O głos ponownie prosił pan Ryszard Dyzma. Bardzo proszę, pani wiceprzewodnicząca. Ja tylko króciutko, pani kierownik, kwestii rozważań na ten temat, ile wody, ile odprowadzonych ścieków. Pani kierownik, ja dopuszczam, bo to nigdy nie będzie się zgadzało 100% na 100%, dopuszczam nawet do 10%. Czyli jeżeli właściciel wykaże, że wywiózł 90% nieczystości płynnych w stosunku do 100% pobranej wody, to jest wszystko ok. Gorzej, jak on wykaże, że wywiózł tylko 20%. Dziękuję bardzo. Zgadzam się z panem w 100%. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią wiceprzewodniczącą Wandę Konys. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani kierownik, mam takie zapytanie, a właściwie to jest głos sygnalny od mieszkańców. Za czasów jeszcze GOAP-u wszystkie leki przeterminowane bądź w domu bezużyteczne były przekazywane do aptek. Mieszkańcy sygnalizują, że w tej chwili z przyczyn dla nich niejasnych, tak chcielibyśmy dzisiaj to upublicznić, co się stało i dlaczego jest taki stan. Apteki odmawiają przyjmowania tych produktów. Funkcjonował wówczas w starym roku jeszcze mobilny punkt, który co kwartał się pojawiał w określonym terenie. Można było trudne produkty też przekazywać. Prosiłabym, żeby uspokoić mieszkańców, co robić z problemem przeterminowanych tych leków, jak można rozwiązać, bo okazuje się, że no poszło to w ten sposób, że wszystko trafia do śmietników. Zapewne jest jakieś wyjaśnienie i prosiłabym panią uprzejmie, jak ta wizja tego problemu może być rozwiązana, czy też jak winni mieszkańcy się zachowywać. Dziękuję uprzejmie. Dobrze. Ja powiem, no to nie jest akurat leży obecnie w gestii mojego wydziału, natomiast kwestią odpadów zajmuje się nowo powstały Wydział Gospodarki Odpadami i ja przekażę do kierownika prośbę, żeby on poinformował państwa, jak również mieszkańców w tym zakresie, co tam się zmieniło generalnie, jak sytuacja wygląda na ten moment. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciał odpowiedzieć. Szanowni państwo, ja tylko odpowiem ogólnie. Sytuacja jest następująca. Apteka jest traktowana jak każdy przedsiębiorca. Apteka może odbierać leki przeterminowane pod warunkiem, że zawrze umowę. Apteki nie zamarły tych umów, bo nie chcą podnosić kosztów. Natomiast my bezpłatnie przyjmujemy w Rabowicach na Przoku. Każdy, kto jest mieszkańcem gminy, może, jak ma, tak jak inne
trudne do zagospodarowania, odwieźć na PSZOK i tam zostaną odebrane. Natomiast no, my nie będziemy ponosić kosztów za firmę, która prowadzi sprzedaż, ma określone zyski, czyli apteki musiałyby zawrzeć umowy. Nie zawierają tych umów, w związku z czym no, my bezpłatnie też nie odbieramy, bo wszyscy państwo byście musieli za to płacić, a nie wszyscy zwracacie leki. Tak ogólnie mogę odpowiedzieć, natomiast będzie za chwilę, bo wraca z delegacji wiceburmistrz Zwoliński. I w końcowej części może jeszcze raz precyzyjniej, jeżeli państwo potrzebujecie tą odpowiedź w sprawach bieżących odpowiedzieć. Czyli odbieramy, ale na PSZOK-u. Apteki nie odbierają, ponieważ musiałyby ponosić koszty i nie mają zawartych umów na ich utylizację. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani kierownik. Dziękuję. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń w związku z tym. Szanowni państwo, możemy przystąpić do kolejnego punktu naszych obrad. Rozumiem, że ten temat podejmiemy na końcu. Tak, bo widzę, że pan wiceburmistrz Tomasz Zwoliński jest, ale myślę, że to jeszcze w wolnych głosach. A teraz przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do punktu 5. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Swarzędz na rok 2022. I tu mam zgłoszenia pani skarbnik, rozumiem autopoprawka. Bardzo proszę, oddajemy pani głos. Tak, szanowni państwo, w imieniu pana burmistrza zgłaszam autopoprawkę. Wystąpiły pewne sytuacje, które wpłynęły na to, że dzisiaj właśnie przedstawiam państwu tą autopoprawkę. W ramach autopoprawki zmianie ulega kwota zwiększenia dochodów budżetowych. W chwili obecnej wzrosną o kwotę 6 271 883 zł 21 groszy oraz wydatki budżetowe wzrosną o kwotę 9 571 873 zł i 85 groszy. Po zmianie dochody ogółem budżetu wyniosą 360 782 672 zł i 24 grosze, natomiast wydatki ogółem budżetu wyniosą 413 990 446 złotych i 28 groszy. Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów. Zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2021 będą wynosiły 2 808 340 złotych i 32 grosze. W zakresie dochodów bieżących w rozdziale 758.01 część oświatowa subwencji ogólnej wprowadza się kwotę 1 508 171 zł stanowiącą zwiększenie części subwencji oświatowej zgodnie z pismem ministra finansów. Minister finansów w międzyczasie przysłał nam korektę zawiadomienia o wysokości kwoty. Wcześniej była to kwota 1 536 643 zł. W rozdziale 758.14 różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 758 zł dotyczącą otrzymanych środków z funduszu pomocy, dotyczą wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wprowadza się kwotę 100 000 zł stanowiącą dochody, czyli odsetki z tytułu oprocentowania lokat bankowych. W zakresie wydatków bieżących w rozdziale 750.23 Urzędy Gmin zwiększenie o 30 000 zł na adaptację pomieszczenia gospodarczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu na archiwum. W celu rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zwiększenie właśnie środków finansowych na tym zadaniu. W rozdziale 750.95 pozostała działalność zmniejsza się o 1 048 637 zł 68 groszy plan dotacji tytułem wpłat na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe wprowadza się kwotę 1 508 171 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Dotyczy to tej zwiększonej części subwencji oświatowej. W rozdziale 801.04 Przedszkola zwiększa się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora o kwotę 435 155 zł i 34 grosze, w tym kwota 399 690 zł i 11 groszy dotyczy dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
kwotę 15 tysięcy złotych na wynagrodzenia związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwotę 6067 złotych i 89 groszy związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Swarzędz w publicznych i niepublicznych przedszkolach w sąsiednich gminach. W rozdziale 854.17 Szkolne Schronisko Młodzieżowe wprowadza się kwotę 5 tysięcy złotych do planu wynagrodzeń na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W zakresie wydatków majątkowych zadanie przebudowa ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu i w Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie otrzymuje nowe brzmienie. Rozbudowa ulicy Zygmunta Grudzińskiego, Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie w związku z uzyskaniem promesy wstępnej stanowiącej dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, jest to kwota 17 500 000 zł, zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego gminy, jest to kwota 1 261 000 zł, a wprowadzenie tych środków pozwoli nam na rozpoczęcie i uruchomienie całej procedury przetargowej. Zadanie budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii w Swarzędzu otrzymuje nowe brzmienie. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych, również w związku z uzyskaniem promesy wstępnej stanowiącej dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 2 365 000 zł. Wprowadzenie tych środków również pozwoli nam na uruchomienie procedury przetargowej. Budowa i rozbudowa siedlic wiejskich, tutaj jest zwiększenie planu o 50 tysięcy złotych, umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Garbach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, czy mają Państwo pytania? Chcielibyście Państwo jeszcze o coś dopytać? Bardzo proszę, Pani Radna Anna Tomicka. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, no zmiana, autopoprawka jak nowa uchwała budżetowa, nowy projekt zmiany uchwały budżetowej. Tyle się od piątku, od Komisji Budżetu zmieniło? Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Tak, Mariusz, Szanowni Kuda. Państwo, podjąłem decyzję, że jak najszybciej, biorąc pod uwagę obecne warunki finansowe, musimy wywołać przetargi. Skoro otrzymaliśmy 30 milionów, to potrzebujemy wkład własny i między innymi na Centrum Rehabilitacji to jest przeszło 2 miliony 300, na ulicę Grudzińskiego około 1,5 miliona i po prostu te przetargi są już gotowe. Od Państwa decyzji dzisiaj zależeć będzie, bo ja już mam podpisane wszystkie dokumenty, czy z dniem jutrzejszym mogę uruchomić procedurę wyboru wykonawców. Wiemy, że w międzyczasie uaktualniliśmy kosztorysy, bo to co zrobiono, albo inaczej, sprzed roku, z lipca ubiegłego roku mamy kosztorysy na Centrum Rehabilitacji. No oczywiście były zupełnie inne ceny na obiekty kubaturowe, bo sami wiemy po innym obiekcie, ale tak samo liniowe, to wszystko wzrosły materiały, robocizna i uważamy, że czekanie w tej chwili na przykład do września jest nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ być może, że w lipcu otworzymy ten przetarg i w sierpniu zawrzemy umowę. Dlatego wszystkie środki, jakie posiadaliśmy albo na innych zadaniach, albo na rezerwie w tej chwili, tak potocznie mówiąc, wrzucamy w te inwestycje, żeby je starać się jak najszybciej wykonać. Oczywiście każda z tych inwestycji po wyborze wykonawcy będzie trwała około roku, bo takie są zapisy wstępne promesy. Natomiast musimy zagwarantować udział własny na tych zadaniach, a też chcemy kontynuować inwestycje już rozpoczęte. Oczywiście ja nie chcę uprzedzać, że pan starosta na przykład najprawdopodobniej z informacji, które docierają, też dostanie informację od wykonawcy, że minął rok albo jutro mija rok, bo 29 czerwca ubiegłego roku podpisano umowę na tunel w Kobylnicy i też tam będzie rewaloryzacja ceny, bo ona wynika z prawa zamówień publicznych. Nie jest tajemnicą, że, albo inaczej, jest też informacja, że w ubiegłym tygodniu został wydany ZRID na obwodnicę Swarzędza. My mamy za mało tam środków, stąd w tej chwili będziemy wspólnie, albo pan starosta w porozumieniu z nami złoży ten wniosek do 12 lipca na dofinansowanie w ramach dojazdu do tych centrów logistycznych.
tak, szukamy pieniędzy z zewnątrz, ale musimy zabezpieczyć wkład własny. Także to się działo przez ostatnie dni. Szukaliśmy możliwości zabezpieczenia wkładu własnego na te duże inwestycje. Uważamy, że, no, że jest taki moment, że prosimy Państwa o zmianę uchwały budżetowej w tym zakresie, żebyśmy mogli wywołać te przetargi jak najszybciej. Bardzo proszę. Powiem tak, absolutnie nie kwestionuję żadnej z tych wniesionych autopoprawek, żeby sprawa była jasna. Są potrzebne, uzasadnione, jak najbardziej jestem za. Natomiast nie mogę podnieść ręki za całą uchwałą budżetową. Na Komisji Budżetu poinformowałam, że dopłacamy 2 miliony 850 tysięcy, kolejna dopłata. Dochwalamy pieniądze na budynek przy ulicy Święty Marcin. Też w ten piątek, zresztą wcześniej również powiedziałam, że jest to chora inwestycja, chora decyzja. Nie wiem czyja, nie wiem kto, że tak powiem, naciskał, żeby ją realizować, ale teraz sam pan, panie burmistrzu, widzi pan, że te 19 tysięcy przydałoby się. Przydałoby się na wiele innych, bardziej potrzebnych zadań. Czy tam wszyscy o czym, proszę? Milionów. Czytam dziś informację od pana posła Wróblewskiego, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy na wielofunkcyjne hale sportowe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich. Te 20 prawie milionów złotych można by zainwestować w taką salę dla wieżonki, czy dla przynajmniej Paczkowa, żeby tę chociaż skromną salę ma, ale z taka z prawdziwego zdarzenia, proszę, taka z prawdziwego zdarzenia przydałaby się. Te dwie szkoły, no, tym bardziej szkoła wieżącej jest bez żadnej sali gimnastycznej. I może warto byłoby się pokłonić nad tą również inwestycją. Także szkoda. Szkoda, że przeznaczyliśmy jak na razie, bo nie sądzę, żeby te 2 miliony 850, które dzisiaj dochwalamy, były ostatnimi, które będziemy dochwalać do tej inwestycji. To tak na marginesie, ale szkoda. Szkoda, że taką decyzję Rada podjęła. Natomiast ja dziś no, wstrzymam się właśnie z tej racji, że wydajemy niepotrzebnie 19 milionów złotych. My odbywamy od lat sesję w tym pomieszczeniu. Nikomu korona z głowy nie spadła. Warunki jakie są, każdy widzi. Przyzwoicie, zaplecze socjalne, wszystko jest. Można byłoby jeszcze kilka lat też sobie tu funkcjonować. No ale decyzje zapadły wcześniej, takie jakie zapadły. Szkoda. Dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście o szkole wierzące, o tym, że myślimy, to jest to, że posiadamy gotowy projekt z pozwoleniem na budowę. Zabiegamy o środki, będziemy zabiegać. Myślę, że te środki, o których Pani mówiła, które Pan poseł przysłał, nie umożliwiają budowy ani tej szkoły, ani tej sali, bo tam jest milion na zadaszenie boiska 20 na 40 i do 2 milionów na budowę sali 20 na 40. Życzę powodzenia, jak w obecnych czasach za niecałe 2 miliony, czy 2 miliony ktoś taką salę by wybudował. Nie ma takiej fizycznej możliwości, w związku z czym od razu mówię, że to nie jest realny projekt. Natomiast, Szanowni Państwo, budynek przy ulicy Święty Marcin, jesteśmy, to może Pan Kierownik powiedzieć, Radzewicz, jesteśmy po pierwszej ocenie. Akurat tą kwotę, którą w tej chwili dochwalamy, otrzymamy w ramach termomodernizacji, a to jest projekt realizowany przez marszałka. Jesteśmy po pierwszej ocenie, myślę, że na wrześniowej sesji będziemy te pieniądze wprowadzać do budżetu, a do tego zadania, także można powiedzieć, że te pieniądze, które dochwalamy, odzyskamy. Rzeczywiście macie Państwo w uzasadnieniu, co było przyczyną przedłużenia terminu i wynikających kosztów. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że dużą częścią budynku zajmuje Zakład Gospodarki Komunalnej. W tej chwili, jeżeli ktoś nie był, to pani dyrektor może zaprosić każdego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i pokazać pomieszczenia, albo w zasadzie pomieszczenia, które nie odpowiadają żadnym standardom sanitarnym, biurowym.
nie nadające się do żadnego remontu, a zakład gospodarki jest ważną i dużą jednostką i musimy o niego zadbać. Baza transportowa zostanie w tym miejscu, w którym jest, natomiast administracja i obsługa mieszkańców nie może tam się odbywać. To był jeden z powodów wywołania przetargu na ten obiekt. Oczywiście ostatnie 2 lata i 3 miesiące covidowe sprawiły, że część pracowników w urzędzie nie mogła pracować, ponieważ mamy po 5, po 6 pracowników na pokoju. I kiedy były ograniczenia covidowe, mogło pracować 2, porywach 3 i po prostu praca zdalna w wielu przypadkach nie zdała racji bytu i nie mogła być w właściwy sposób kontynuowana. Pomimo, że pracownicy dobrze pracowali, to wydajność pracy spadła, obsługa mieszkańców była na troszkę gorszym poziomie, także to. Natomiast ja osobiście uważam i będę to podtrzymywał, że skoro jesteśmy największą gminą w Wielkopolsce, powyżej 50 tysięcy, nie ma drugiej takiej gminy, jesteśmy jedną z niewielu gmin, która nie posiada własnej sali sesyjnej. I jeżeli jechałem do gmin powyżej 30 tysięcy mieszkańców, to każda z tych gmin posiada Kórnik, Środa, inne takie jednostki o porównywalnej mniejszej wielkości, ale powyżej 30 tysięcy posiadają własne sale sesyjne. I my nie zajmujemy ośrodka, tu powinny być inne zajęcia też dzisiaj prowadzone dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. I po prostu wychodzę z tego założenia, że ta sala nie jest potrzebna nam, ona jest potrzebna następnym pokoleniom. Ona przez wiele lat zostanie, tak jak ten ośrodek kultury, to była dobra decyzja, żeby go wtedy wziąć. Natomiast my z ulicy Poznańskiej musimy wyprowadzić niektóre biura, między innymi ochronę środowiska, ponieważ ośrodek pomocy społecznej dla coraz większej gminy potrzebuje pomieszczeń. I tu pani dyrektor też potwierdzi, że praktycznie na każdym spotkaniu, a mamy co tydzień, pyta się, jak to długo jeszcze potrwa, tak samo jak ośrodek kultury, do kiedy tu będziemy i do kiedy pracownicy będą na ulicy Poznańskiej. Ponieważ te pomieszczenia są potrzebne do prowadzenia innej zleconej działalności. No my w ramach administracji rządowej też prowadzimy różne rzeczy, no mam kłopot z księgowością, z innymi rzeczami, także uważam, że jeszcze chwilę, jeszcze trochę, natomiast staramy się o środki zewnętrzne i te 2800 obiecuję Państwu, że Panie Pawle, we wrześniu powinniśmy, w sierpniu, wrześniu podpisać umowę i wtedy będziemy wprowadzać do budżetu, bo jesteśmy już po wstępnej ocenie i nie sądzę, żeby się coś zmieniło. Po pierwszej ocenie, przepraszam, czyli ocena formalna. Czyli taką kwotę, jak dochwalamy, odzyskamy. Ja powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Rok temu miałem przyjemność zaproszenie pana starosty na Franowie otwierać nowe pomieszczenia pod GIK-u. To była działka kupiona ze starym budynkiem. Bardzo pięknie zrobiony budynek. I zadałem pytanie na końcu, zakup tej działki z budynkiem porównywalnym, z budynkiem, który robimy. Ile to kosztowało? Powyżej 30 milionów. My mamy kilkanaście milionów pod GIK. Zakup tej działki, zrobienie parkingu. My też będziemy robić parking, który będzie wielofunkcyjny, bo będzie i dla obiektów sportowych, i do hali, która jest w tej chwili w remoncie, to jest za Państwa zgodą. Też będziemy ten parking robić, ale ten parking nie jest nierozerwalną częścią tego budynku, tylko na wszystkie dni tygodnia jest potrzebny, a nie nam raz na miesiąc czy tego. Poprawiamy obsługę interesanta, tam na dole wprowadzamy też obsługę interesanta, bo jest taka potrzeba, żeby mieszkańcy byli na parterze obsługiwania. Szanowni Państwo, sala sesyjna Biura Rady będą z windą. Musimy zapewnić w tej chwili możliwość obsługi osób niepełnosprawnych. Ratusz niestety tego nie zapewnia. W ratuszu, gdy ktoś chce się dostać na piętro, ma z tym problem. A przychodzą do nas osoby nie tylko niepełnosprawne, ale starsze. I dlatego jest taki wybór referatów, że obsługa ma się odbywać na dole, a jeżeli już ktoś będzie musiał skorzystać, to windą będzie mógł się dostać na te piętra. Dlatego proszę Państwa o przyjęcie tych zmian, które są niezbędne do wywołania przetargu w najbliższym tygodniu, ale też do kontynuowania rozpoczętych inwestycji, bo trudno teraz mówić o zaprzestaniu inwestycji, która jest powiedzmy w połowie realizowana. Oczywiście to, że jest zbudowana z resztek 40 lat temu, tego nie wiedział nikt. My też tego nie wiedzieliśmy i nie wiedział nawet projektant, bo aż tak daleko nie ingerował w infrastrukturę tego obiektu i część obiektu musiała zostać rozebrana i postawiona od nowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję za przedstawienie.
przeznaczenia tego budynku, bo jak wiemy, nie tylko będzie służyć to radnym pod salę sesyjną, ale również wiele funkcji innych dla urzędników, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i wiele innych jeszcze funkcji. Pani radna chciała dopytać. Jeszcze chciałam dopytać, bardzo proszę. Ponieważ gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawiła się kwestia tego, że jeden z deweloperów, taki deweloper, który nie ma siły przebicia w naszej gminie, zaproponował panu burmistrzowi wybudowanie biurowca. Natomiast pan burmistrz, pana zadaniem pana burmistrza byłoby wskazanie terenu pod budowę tego biurowca dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Czy to prawda? Nie potwierdzam takiej informacji, nigdy się nikt nie zgłaszał, ja takiej informacji nie mam. Informacja do mnie dotarła. Pierwsze o tym słyszę, ja powiem tylko tak, że być może gdyby 2 lata temu była możliwość, tak jak teraz jest, za Państwa zgodą, zakupu tego terenu na Poznańskiej, no bo parking jest już otwarty, mamy uzgodnienia zrobione, tego terenu za tym obecnym budynkiem, którym mamy ośrodek pomocy społecznej, to być może, że ten projekt by powstawał tam, ale wtedy takiej możliwości zakupu nie było. My teraz finalizujemy, no ale tu już pracowaliśmy 2 lata, żeby zrobić ten projekt. W momencie, kiedy w maju 2020 wybuchła pandemia i najemca tego hotelu, można powiedzieć, zbankrutował albo się nie rozliczył i przestał prowadzić działalność, a w międzyczasie są budowane, a w zasadzie wykończone 2 duże hotele, bo jeden to jest oczywiście przy ulicy Tabaki, a drugi przy Wrzesińskiej, to ten stary hotel musiałby być też za kilka lub kilkanaście milionów modernizowany, ponieważ najemca przychodził i chciał, żeby dorobić dach, inne rzeczy i stwierdziliśmy, że jeśli to robimy, to robimy pod potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, Urzędu, naszych służb. Przypomnę, że jeden z klubów, który zawsze miał tam pomieszczenia, też te pomieszczenia dostaje tam na dole teraz. Także nikt nie został pozbawiony tego miejsca, jeżeli tam wcześniej był. Natomiast no, uważamy, że ta przestrzeń publiczna jest potrzebna. Tam o tyle będzie lepiej dla mieszkańców, że rynek ma strefę płatną, a uważamy, że tam będzie łatwiej mieszkańcom przyjechać, bo tam ta część jest bezpłatna, te parkingi i wiele referatów no, będzie tam i też obsługa interesantów. Natomiast z Poznańskim będziemy się powoli wycofywać i ośrodek pomocy społecznej, Wydział Komunikacji tam będzie dominujący. Rozumiem, czyli rozumiem, że nikt nie proponował takiego rozwiązania, że gmina daje grunt, a firma buduje i rozlicza się w czasie. Ja takich rozmów z nikim nie prowadziłem. Rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan Ryszard Dyzma. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się tak przysłuchuję i tak jako taki głos dyskusji uznałem, że powinienem go zabrać. Pani radna Tomicka, z całym szacunkiem powiem pani tak, ja się całkowicie nie zgadzam z pani wypowiedzią, a to dlatego, że pani funkcjonowała jako burmistrz tej gminy 10 lat. Nie pomyślała pani przez te 10 lat w trakcie swojego funkcjonowania o Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W moim odczuciu jest to najważniejsza firma w gminie, bo często powtarzałem już to w Koszczynie. Bez magistratu mieszkańcy przeżyją, ale bez wody ZGK mieszkańcy nie przeżyją i dlatego jest to firma najważniejsza. W związku z tym ja oczywiście byłem w siedzibie nieraz. Tam są rzeczywiście porażające warunki pracy. Także posunięcie tutaj uważam w tym aspekcie było dobre. Również pani nie pomyślała o siedzibie dla Rady. To jest też nie do przyjęcia, żeby największa gmina w powiecie nie miała własnej sali sesyjnej. Czyli z tego względu uważam, że posunięcie pana burmistrza Szkudlarka było właściwe. Na dzień dzisiejszy mamy erę pana burmistrza Szkudlarka, funkcjonuje 8 lat. I w moim odczuciu generalnie idzie we właściwym kierunku i kwestia, że musimy dołożyć. Nie ja będę oceniał to oczywiście,
czy to powinno być 2,9 miliona i tak dalej, bo gdybym miał wątpliwości pani radna Tomicka, to ja bym nic więcej nie zrobił, tylko po prostu poprosił, złożył wniosek do komisji rewizyjnej, żeby ewentualnie zbadali procedurę. Ale dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo tych, którzy tam będą użytkować ten budynek. I w tym momencie pan burmistrz Szkudlarek nie schował głowy w piasek i mówi, że tematu nie ma. Jak pozyskał informację, że jest zagrożenie, że jest katastrofa, może nastąpić katastrofa budowlana, to podjął taką decyzję, ja uważam, że bardzo prawidłową, że to nas zabezpieczy, że krótko mówiąc, budynek przez dziesiątki kolejnych lat funkcjonowania będzie bezpieczny. Także ja tutaj całkowicie popieram, że tak powiem, ten kierunek w przypadku tego wybrania tego po prostu hotelu i żeby on służył i ZGK oczywiście i służył Radzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. W zasadzie nie powinnam odnosić się do tej wypowiedzi, ponieważ to jest jakaś tam historia pana radnego Dyzmy. Ja uważam, panie radny Dyzma, że nie zgadzam się z pana oceną sytuacji i mam odmienne zdanie od pańskiej. Chyba mam prawo, prawda? Zarówno pracownicy, którzy pracują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, jak i w ratuszu i w każdym innym miejscu, mają prawo do godziwych warunków pracy. I na tyle, na ile gmina mogła dokonywać zmian warunków pracy, na tyle dokonywała. Możliwości były ograniczone. Musiałabym sporo historii panu przypomnieć, bo widzę, że miewa pan kłopoty z pamięcią, ale w tym wieku każdemu się zdarzają, mogę pana uspokoić, że mnie też nieraz dopadają, natomiast mam taką pamięć mimo wszystko samorządową, dobrą, co sobie cenię. Radziłabym ćwiczyć tę pamięć, w pana przypadku też, bo to mniej wzbudza. A może do rzeczy, pani radna, do rzeczy, tak? Właśnie pani przewodnicząca, ponieważ w takim, może w taki sposób, w jaki wypowiedział się pan radny, to pozwoliłam sobie odnieść się w taki, a nie inny sposób do wypowiedzi pana radnego. Gdybym była w jakiś sposób związana, poza oczywiście inny sposób, aniżeli radna Rady Miejskiej, tak jak pan radny Dyzma, to pewnie też bym tu wyskakiwała z różnymi poparciami takimi czy innymi, ale ponieważ mnie nic tu nie wiąże poza pełnieniem funkcji radnej, w związku z powyższym mogę obiektywnie oceniać to, co mnie się podoba, to, co mnie się nie podoba, mam do tego prawo. Pan radny Dyzma również ma prawo. Myślę, że panie radny Dyzma, kiedyś przyjdzie taki moment, że pan skończy te swoje uwagi prezentować na sesji, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Nieraz mówią, że niektórzy leżą w trumnie, a wieko jeszcze tak czeka. Dajmy spokój, pani radna, idźmy do przodu. Tak, już kończmy takie tematy. Wracamy do uchwały. Szanowni państwo, bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa, pan jeszcze ktoś się zgłasza? Bardzo proszę, pan Adrian Senek, przewodniczący. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, jednak chciałbym się skupić na faktach. Fakty są takie, że co do rodzaju inwestycji nikt nie ma tu wątpliwości, tylko tak naprawdę wątpliwości są co do rozliczenia tych dodatkowych prac, które nagle się pojawiły. Natomiast chciałbym przypomnieć, że już zanim ta inwestycja się rozpoczęła, już część radnych miała wątpliwości co do ich realizacji i
Mam notatki, na których na Komisji Budżetu kilku radnych dopytywało się, czy rzeczywiście podczas realizacji tej inwestycji nie będzie ona nam generowała w przyszłości żadnych dodatkowych kosztów. I to pytanie naprawdę, Szanowni Państwo, padło kilka razy. Stąd nie dziwmy się, że pojawiają się pewnego typu wątpliwości, bo sposób rozliczenia teraz zmienia się. Dotacje tak czy inaczej byśmy otrzymali. No okej, wpływa, umniejsza nam po prostu, zamiast dochód po prostu generuje nam mniejsze koszty tak naprawdę związane z realizacją tej inwestycji. Natomiast no nie dziwmy się, że po prostu część radnych będzie miała wątpliwości, bo dopytywało się właśnie przed rozpoczęciem, czy umowa jest tak skonstruowana, czy inwestor dokładnie sprawdził daną nieruchomość. Nie mi teraz, kto popełnił, czy to projektant, czy to firma, inwestor, który złożył taką, a nie inną ofertę za realizację, za daną kwotę, no trudno mi się ustosunkować. No nie jesteśmy w stanie tak w krótkim czasie teraz zweryfikować całej dokumentacji, żeby stwierdzić dokładnie, kto ma rację. Oczywiście, no stan zaawansowania jest taki, a nie inny i należy tą inwestycję skończyć. Natomiast nie dziwmy się, Szanowni Państwo, że część radnych może być tutaj wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się jeszcze pan Wojciech Kmieciak. Ja tutaj troszeczkę w podobnym tonie też na Komisji Gospodarki czy Oświaty prosiłem o tą dokumentację techniczną, która wcześniej była sporządzona, również o ekspertyzę techniczną i pana kierownika prosiłem o przekazanie na maila. Na dzisiaj jeszcze tego nie otrzymałem, więc ponawiam tą prośbę, żeby co do tych dwóch budynków było to rozesłane. Jeżeli pozostali radni będą zainteresowani, to może do nich także. Ja też tutaj, tak jak kolega radny Senek, mam w pamięci te pytania a propos dodatkowych kosztów i gwarancji tego, że taniej nas wyjdzie remont tego budynku niż budowa nowego budynku dla urzędu. Mając to w pamięci, po prostu nie głosowałem za zmianami w budżecie na komisjach i dzisiaj też po prostu nie czuję możliwości dla tego, żeby poprzeć te zmiany w zakresie dodatkowych środków na przebudowę tego budynku. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do tego, że musi on być już dokończony, skoro inwestycja jest w trakcie, ale samo przygotowanie jej na etapie projektowania czy koncepcji po prostu uważam osobiście, tak jak były przedstawiane te wytłumaczenia na komisjach, za błąd i żałuję, że wtedy podniosłem rękę za tym, żeby przeznaczyć te pierwotne środki, a dzisiaj po prostu nie mogę głosować za tym, żeby dodatkowe dokładać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej zgłoszeń. Zgadza się, bo tutaj czasami mam braki właśnie w tych zgłoszeniach. Szanowni Państwo, bardzo proszę o odczytanie komisji, opinii komisji. Komisja Budżetowa, pan Adrian Senyk. Na 8 obecnych radnych, 5 radnych głosowało za, przy jednym głosie sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi, pan Tomasz Majchrzak. Na 8 radnych, 5 głosowało za, przy 2 głosach sprzeciwu i przy 1 głosie wstrzymującym się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, pan Mateusz Matusza. 4 radnych głosowało za, przeciw był 1 radny, wstrzymał się także 1 radny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Jeszcze momencik, Szanowni Państwo, bo nie mogę zagłosować i nie mogę tutaj pokierować głosowaniem. Poprosimy na moment pana informatyka. Państwo mają już, tak? Nie. Szanowni Państwo, kto z Państwa, a jeszcze poczekamy do pana Baranowskiego, żeby mógł głosować.
Wszyscy mają, tak? To jak tylko tutaj się pojawi sygnał u pana Piotra Baranowskiego, będziemy mogli zagłosować nad uchwałą. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała otrzymała 12 głosów za, 5 wstrzymujących, w związku z tym uznajemy uchwałę za przyjętą. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnej uchwały. Uchwała dotycząca rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Swarzędz na lata 2022-2043. I tu się zgłasza pan zastępca skarbnika, pan Szymon Pieniowski. Dziękuję. Szanowni państwo, oczywiście konsekwencją autopoprawki w uchwale budżetowej jest autopoprawka w wieloletniej prognozie finansowej i w imieniu pana burmistrza zgłaszam ją, a polega ona na aktualizacji kwoty dochodów i wydatków budżetowych, a także kwoty przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2022 oraz 2023, a w zakresie poszczególnych przedsięwzięć proponuje się następujące zmiany. W zadaniu adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej nr 3 na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta Gminy Swarzędzu. Tutaj proponuje się wprowadzenie na rok bieżący kwotę 30 tysięcy złotych. W zadaniu adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej nr 3 na cele biblioteki publicznej. Tutaj proponuje się zwiększenie o kwotę 30 tysięcy złotych również. To zostało przedstawione przez panią skarbnik w projekcie uchwały budżetowej. W zakresie zadania budowa i rozbudowa świetlic wiejskich Kruszewnia, Sokolniki, Gwiazdowskie, Garby, Grusztyn, Łowęcin, Kobylnica. Tutaj w celu rozpoczęcia prac nad dokumentacją proponuje się zwiększenie na rok bieżący o kwotę 50 tysięcy złotych. I dwie największe zmiany. Dotychczasowe zadanie przebudowa ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie otrzymuje nazwę rozbudowa ulicy Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, 17 500 000 zł. Tutaj zwiększa się na rok bieżący o kwotę 1 261 000 zł, co stanowi udział własnej gminy w inwestycji, oraz na rok przyszły o kwotę 17 500 000 zł, co stanowi całość dofinansowania. I drugie zadanie, dotychczasowe zadanie budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu otrzymuje nową nazwę. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, 12 500 000 zł. I tutaj udział własnej gminy w Swarzędz wprowadza się na rok bieżący, jest to kwota 2 365 000 zł, a dofinansowanie w kwocie 12 500 000 na rok przyszły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są państwa pytania ze strony państwa? Czy chcielibyście państwo jeszcze o coś zapytać? Bardzo proszę, pan Piotr Baranowski. To jest może moja taka uwaga odnośnie obydwu tych projektów, na które już się zagłosowali, na którym będziemy głosować. Szanowni państwo, sprawa rozbudowy czy remontu to jest tylko część tej uchwały. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę. Generalnie największą częścią jest jak i budowa ulicy Grodzińskiego, jak i budowa centrum dla osób niepełnosprawnych. A ten temat, temat prawidłowości tej inwestycji, tym tematem powinna zająć się komisja rewizyjna w przyszłym roku i zapewne się tym zajmie. Taką mam nadzieję jako wiceprzewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nie mam więcej zgłoszeń. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Jeszcze opinie, bardzo proszę. Opinie, komisja budżetowa. Na 8 obecnych radnych, 6 radnych głosowało za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Na 8 głosujących radnych, 5 głosowało za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. 4 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że głosowaliście państwo na komisjach bez autopoprawki, tak? Dziękuję bardzo i teraz bardzo proszę o wywołanie głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za przy 4 wstrzymujących. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu, 7, dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na zobowiązania wynikające z wypłaty odszkodowań za wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Rabowickiej w Jasinie. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki Środowiska Rozwoju Wsi. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, nie widzę pytań ze strony Państwa. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 1 wstrzymującym. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia od powiatu poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową numer 2512P ulica Rabowicka w Jasinie zmienionej uchwałą numer 46 łamane przez 511 przez 2021 z dnia 17 grudnia 2021. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Komisja Gospodarki Środowiska Rozwoju Wsi. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Nie mam zgłoszeń do dyskusji. Bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 17 głosami za. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie 9 dotyczącym rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego działającym poprzez pośrednika finansowego z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ulicy Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Na 8 radnych 7 głosowało za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie mam głosów do dyskusji, zgłoszeń do dyskusji. W związku z tym bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta 17 głosami za. Przystępujemy do kolejnego punktu 10 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ulicy Kosynierów 1. I bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Wsi. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Możemy przystąpić do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 17 głosami za. Dziękuję. Szanowni Państwo, mam pytanie od Pani Kierownik. Czy życzycie sobie Państwo przerwy? Bo jest przewidziana przerwa. Jest przewidziana przerwa. To może przed dyskusją, tak? Bo tutaj... Przed, tak, po głosowaniach, tak? Także tutaj podpowiedź, że moglibyśmy już zrobić przerwę. Szanowni Państwo, punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Swarzędz na lata 2021-2030. I tutaj poprosimy o przedstawienie prezentacji, tak, panią Iwonę Nowacką z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Witamy panią bardzo serdecznie na naszej sesji i bardzo proszę o przedstawienie prezentacji dotyczącej strategii rozwoju gminy Swarzędz. Dzień dobry, Iwona Nowacka, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju. Ja byłam głównym koordynatorem prac związanych z przygotowaniem strategii rozwoju gminy Swarzędz na lata 2021-2030 i dzisiaj chciałabym zaprezentować Państwu główne założenia strategii. Na początku opowiem o etapach prac nad strategią, o strukturze strategii, z czego ona wynika, krótko na temat badań ankietowych i do tej głównej części strategicznej, czyli misji, wizji i celach i działaniach strategicznych. W pracach nad strategią uczestniczył zespół strategiczny złożony z 26 osób, z władz miasta i gminy, z radnych, z kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Ośrodka Kultury, Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej. I przewodniczącą zespołu strategicznego była pani przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Barbara Czachura. Strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem w procesie planowania i prognozowania kierunków rozwoju gminy i wytycza ona ogólne kierunki działania w postaci celów i działań, a szczegóły później, które wynikają z tych celów i działań, zostaną przeniesione do innych dokumentów bardziej obszarowych, między innymi do strategii przeciwdziałania niepełnosprawności, ograniczeniu ubóstwa, programu ochrony środowiska, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, żeby na końcu trafić do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej. Również takim drugim aspektem jest to, że zapewnia spójność pomiędzy działaniami samorządu oraz innych podmiotów. Również zapewnia spójność między założeniami strategii na poziomie krajowym, wojewódzkim i przenosi te założenia na poziom lokalny. No i dodatkowo również umożliwia i ułatwia pozyskiwanie dotacji unijnych. Jak wyglądały etapy prac nad strategią? Na początku została przyjęta uchwała w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii. Następnie został powołany zespół do spraw opracowania projektu strategii, który właśnie wcześniej przedstawiałam. Równocześnie prowadziliśmy również badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczących właśnie stanu, oceny ich właśnie oceny rozwoju gminy. Zebraliśmy wtedy 915 ankiet i równocześnie trwała analiza dokumentów wewnętrznych na poziomie krajowym, wojewódzkim, również do danych GUS dotyczących gminy i porównywaliśmy również, jak wypada gmina na tle aglomeracji poznańskiej, na tle województwa. I wtedy również został przeprowadzony warsztat strategiczny z zespołem, gdzie wypracowaliśmy sobie, rozmawialiśmy o potencjale, o mocnych, słabych stronach gminy, szansach i zagrożeniach. I na podstawie tych etapów powstała diagnoza potencjału, która posłużyła do wyznaczenia obszarów problemowych. Na tej podstawie przeprowadziliśmy drugi warsztat strategiczny z zespołem. Tym razem tutaj określiliśmy sobie misję, wizję, cele i kierunki strategiczne na następne lata.
I projekt dokumentu został przekazany do konsultacji społecznych na 35 dni. W ramach konsultacji również było spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, gdzie mieszkańcy tutaj mogli też zgłaszać uwagi do strategii. Po rozpatrzeniu uwag strategia została przekazana do opiniowania Zarządu Województwa. Strategia dostała pozytywną opinię Zarządu Województwa i jednocześnie dostaliśmy tutaj informację z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że do strategii potrzebna jest prognoza oddziaływania na środowisko i po rozpatrzeniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska strategia może już formalnie zostać przyjęta. Strategia składa się z dwóch części. Tak naprawdę te części wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, czyli na początku mamy przedstawione wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Sama diagnoza jest załącznikiem pierwszym do strategii. Następnie jest podsumowanie wyników badań ankietowych, analiza SWOT. No i ta część strategiczna, czyli misja, wizja, cele, kierunki działań i takie rzeczy właśnie, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, czyli mamy przedstawiony model struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia, rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej, spójność z kierunkami wynikającymi ze strategii rozwoju województwa i takie rozdziały techniczne, czyli system realizacji strategii, ramy finansowe i źródła finansowania. Jeżeli chodzi o wyniki badań ankietowych, to w pierwszej części mieszkańcy mogli ocenić gminę w takich 6 głównych obszarach funkcjonowania gminy. W skali od 1 do 5, czyli 1 to była ocena najniższa, a 5 ocena najwyższa. I tutaj mieszkańcy ocenili, że najlepszym obszarem według nich jest obszar gospodarki, następnie edukacji i kultury, infrastruktury technicznej, społeczeństwa, turystyki i rekreacji oraz środowiska i przestrzeni. No te oceny oscylowały tak wokół średniej, czyli wokół tej trójki. W drugiej części ankiety mieszkańcy mogli wskazać, jakie według nich powinny być priorytety rozwoju. No i tutaj głównie te wskazania dotyczyły rozwoju infrastruktury, czyli po pierwsze poprawa infrastruktury drogowej, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych, następnie bardziej dotyczyły usług społecznych i środowiska. Tutaj trzecie wskazanie dotyczyło poprawy dostępu do usług medycznych, następnie poprawę poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych i poprawę funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy. Ta część strategiczna składa się z misji i wizji. Następnie zostało tutaj podzielone to na 3 obszary strategiczne, które później zostały uszczegółowione na cele operacyjne. W każdym celu strategicznym mamy 4 cele operacyjne i następnie w każdym celu operacyjnym są już wskazane konkretne działania, jakie będzie realizować gmina. I tutaj przedstawię misję i wizję, która właśnie została wypracowana na warsztatach strategicznych. Misja gminy Swarzędz brzmi: gmina Swarzędz miejscem otwartym na ludzi i świat, bądź z nami, by tworzyć gminę przyjazną, aktywną i bezpieczną. No i wizja gminy, czyli taki obraz, który ma być osiągnięty po realizacji strategii w tym 2030. Gmina Swarzędz to gmina otwarta na mieszkańców, przyjazna, bezpieczna i rozwijająca się, wspierająca aktywność społeczności lokalnej, przedsiębiorców i inwestorów, łącząca historię i tradycje z nowoczesnością oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. I ta misja i wizja tutaj, te sfery przestrzenne, społeczne i gospodarcze się tak wzajemnie przenikają, więc one zostały przeniesione właśnie na te 3 cele strategiczne. Cel pierwszy dotyczy przestrzeni, czyli mamy tutaj rozwój przestrzenny zwiększający dostępność i spójność terytorialną, następnie sfera gospodarcza, czyli rozwój gospodarczy wzmacniający i konkurencyjność w regionie i sfera społeczna, czyli rozwój społeczny wspierający aktywność mieszkańców.
Jeżeli chodzi o ten pierwszy cel, to tutaj głównie w tym celu zawarte są działania związane z poprawą dostępności komunikacyjnej, też głównie, żeby poprawić komunikację między północą a południem gminy, następnie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tutaj mamy również inwestycje w zakresie rozwoju dróg gminnych, poprawa spójności zagospodarowania przestrzennego, tutaj jeżeli chodzi o rozwój miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizację studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale też spójność na przykład z terenów zieleni. I poprawa estetyki przestrzeni, tutaj takim głównym działaniem było rewitalizacja śródmieścia miasta wraz z poprawą funkcjonowania układu komunikacyjnego. Cel drugi, rozwój gospodarczy. Tutaj mamy cele związane z poprawą stanu i jakości środowiska przyrodniczego. Tutaj takim głównym działaniem jest działania związane z poprawą jakości powietrza, ale też poprawą jakości wód powierzchniowych. Tutaj mamy też działanie związane z oczyszczeniem jeziora Swarzyńskiego i w części utworzenie na nim kąpieliska. Następnie wzmocnienie znaczenia turystyki i rekreacji w gospodarce gminy, wspieranie rozwoju działalności gospodarczej i intensyfikowanie działań promocyjnych gminy. I cel trzeci związany z usługami społecznymi. Mamy tutaj działania związane z rozwojem aktywności fizycznej wśród mieszkańców, wzmacnianiu tożsamości lokalnej, poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tu między innymi działanie też związane z budową tego centrum rehabilitacyjnego, które dzisiaj było też wspominane. No i strategia również spełniła wymogi formalne, czyli została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i dostała pozytywną opinię przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Rad Sanitarny dla projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. I dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, to ta praca wymagała wysiłku i ze strony Państwa i ze strony tutaj firmy, która też przygotowywała przy udziale mieszkańców. Mamy końcowy etap i jesteśmy przed głosowaniem. Czy chcielibyście jeszcze Państwo jakieś pytania zadać? Jeśli nie, to przystąpimy do głosowania, a ja Pani bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Komisja budżetowa, bardzo proszę, pan Adrian Senyk. Na 8 obecnych radnych, 7 radnych głosowało za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Wszyscy obecni radni głosowali za. Tomasz Majszak. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Mateusz Matuszak. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Nie mam zgłoszeń, nie mam pytań. W związku z tym bardzo proszę o wywołanie głosowania. Mamy wywołane głosowanie i bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Cechowej i Warszawskiej w Swarzędzu. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi. Wszyscy obecni radni głosowali za. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Jeśli nie, bardzo proszę o wywołanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 17 głosami za. Dziękuję. A teraz jesteśmy w punkcie 13 i bardzo proszę o zapoznanie się z tematem. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bluszczowej i Głogowej w Rabowicach. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Na 8 obecnych radnych, 4 radnych głosowało za, przy jednym głosie sprzeciwu i 3 głosach wstrzymujących się. Na Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi opinia. Na 8 głosujących radnych, 7 głosowało za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Wszyscy obecni na komisji radni głosowali za. Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Jedno zgłoszenie, pan Adrian Senek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że też jakby pełnię funkcję nie tylko radnego, ale sołtysa jednej z największych wsi, już pojawiły się pierwsze pytania co do zmian ostatnich planów miejscowych, które uchwalaliśmy. Ten plan ma tak naprawdę dopiero 3 lata. Wiemy doskonale, jak długo trwa uchwalanie tych planów. One trwają czasami po 8-10 lat. I też są właściciele ziemscy, którzy już zadają pytania, czy będą mogli poszczególne swoje nieruchomości przekształcać z działek budowlanych na usługowe. I tak naprawdę nie wiem, czy nie powstanie zaraz lawina takich wniosków co do zmian poszczególnych planów, które tak naprawdę dopiero niedawno zostały uchwalone przez nas, przez tą obecną Radę nawet można powiedzieć, chcąc przekształcić zakres funkcjonowania poszczególnych działek. Proszę się nad tym zastanowić. Ja się nie ukrywam, na komisji wstrzymałem, bo jeszcze jakby tu padło pytanie, że to będzie przedszkole, które jest potrzebne w tej okolicy, ale tak naprawdę też ma mieć charakter jakby jednego z inwestorów taki zakładowy, że to ma służyć dużej liczbie pracowników. I tak sobie później ze spokojem zastanowiłem się, no gro firm jednak potrafi wygospodarować jakąś przestrzeń, jeżeli ktoś jeszcze tym bardziej dysponuje kilkunastoma hektarami, no to są zakłady, które mają tak naprawdę żłobki, przedszkola przyzakładowe i one się mieszczą tak naprawdę nie na terenie gminnym, tylko tak naprawdę przy zakładzie i gro jest takich przykładów. I teraz, no mówię, jeżeli gro mieszkańców kupiło działki jako, bądź zamierza, jest w planie jako mieszkaniowe i nagle przekształcamy mieszkaniówkę w usługi, sprawdziłem, w okolicy również są tereny usługowe, czyli to też nie jest, że o czymś zapomnieliśmy i nie uwzględnialiśmy w podejmowaniu decyzji. No ja chcę tylko po prostu zgłosić, że jeżeli już podjąłem decyzję za obecnym planem, który został uchwalony dla tych mieszkańców 3 lata temu podczas tej kadencji, no nie uważam, żebym teraz już musiał w tym momencie po 3 latach funkcjonowania dokonywać zmian w tym planie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan Wojciech Kmieciak. Dziękuję. Mam jeszcze tutaj pytanie odnośnie struktury może własności tych nieruchomości, ponieważ na Komisji Gospodarki była też taka dyskusja, że być może część osób, która kupowała tam działki jako działki mieszkaniowe, już po uchwaleniu właśnie tego miejscowego planu przez nas 3 lata temu, sugerowała się tym, że jest tam zapisana taka, a nie inna funkcja zabudowy. Czy przy rozważaniu przystąpienia do opracowania tego miejscowego planu urząd również sprawdził może takie zagadnienie, jak to, czy w ostatnich 3 latach były tam transakcje zakupu, czy osoby, które zakupiły tam nieruchomości, mogą w tym momencie w pewien sposób czuć się jakby troszeczkę wprowadzone w błąd zapisami miejscowego planu sprzed 3 lat i tego, że zakładały, że obok nie będzie terenów usługowych, tylko rzeczywiście tereny mieszkaniowe przynajmniej przez kilkanaście lat, bo zakładam, że tyle porządnie przyjęty miejscowy plan powinien wytrzymać i obowiązywać się przynajmniej, więc czy taką analizę wstępną może przeprowadzono, jeżeli mógłbym prosić o taką informację? Pan wiceburmistrz Grzegorz Taterka, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, jak gdyby w tym momencie, kiedy jest wywoływany plan, nie analizujemy
poszczególnych właścicieli gruntów. Został jakby obszar wzięty, został obszar wzięty pod uwagę trochę większy, po to, żeby nie ograniczać tylko i wyłącznie do wybranych działek. Mamy nadzieję, że jeżeli jakiekolwiek uwagi okolicznych mieszkańców będą, no to trafią do nas, ponieważ będziemy w ustawowy sposób informować o tym, ale chciałem tutaj zauważyć, że jakby te uwagi i pana radnego jeszcze chwilę wcześniej, również pana radnego Seneka, jak gdyby są zgłoszeniami tutaj trochę nie w tym kierunku, dlatego że jak gdyby cały teren duży, który został tam przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, należał i należy w dużej części nadal do jednego inwestora. Także on wydziela spośród swoich działek część na właśnie na takie usługi, ale nie na usługi jakieś, które bardzo będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców pod względem jakichś usług takich, które powodują, nie wiem, czy nadmierny hałas, czy jakąś emisję innego typu. Także jest to tylko i wyłącznie, idziemy w kierunku przeznaczenia tego terenu pod usługi oświaty, co dodam, jest oczywiście zgodne ze studium, bo to też wydział dokładnie sprawdził. I kolejna rzecz, ten teren jest terenem przy głównej ulicy, przy której też istnieje przepompownia. Jak gdyby ta przepompownia została zlokalizowana jeszcze wcześniej, przy podjęciu planu też zmienialiśmy lokalizację tej przepompowni. Ona w tej chwili jest na narożniku. No i też jest problem z tą działką, które są zaraz przyległe do samej przepompowni. Nikt takich działek również nie chce, a one mogą w takim większym układzie zostać przeznaczone czy pod parking, czy pod jakąś zieleń izolacyjną. Także jak gdyby całość będzie tworzyła jakby spójność, która, miejmy nadzieję, zostanie zaakceptowana, ale no, to jest tylko i wyłącznie wywołanie uchwały. Będziemy zbierali wnioski do tego planu i za moment, kiedy będziemy przedstawiali Państwu do uchwalenia, to też będą uwagi. Także myślę, że spokojnie przyjrzymy się temu, jak będą one wyglądały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Kmieciak. Jeszcze, jak tutaj pan burmistrz wspomniał o uwagach, to czy byłaby możliwość udzielenia takiej informacji, czy w stosunku do tych działek, do których teraz jest propozycja wywołania miejscowego planu, czy przy okazji opracowania ostatniego były jakieś uwagi, które nie zostały uwzględnione przez burmistrza na etapie opracowywania? No to na pewno nie w tej chwili. Musielibyśmy sięgnąć głęboko do zapisów ostatnich planów, czy w jaki sposób były te uwagi rozpatrywane. No na ten moment Państwu nie powiem. One nie zostały w ogóle sprzedane, także one, mówię, cały czas są w układzie właścicielskim jednego inwestora, jednego właściciela. Czyli żadna z tych działek nie była przedmiotem obrotu nieruchomości? Nie. Okej, dziękuję uprzejmie za informację. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Ja zapytam tylko dla formalności, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, w takim razie wywołujemy głosowanie i bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 2 sprzeciwach i 4 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak. Pan wiceprzewodniczący tutaj sygnalizuje, że obiecaliśmy sobie przerwę. Szanowni Państwo, 15 minut przerwy dla przewietrzenia sali, bo już niektórzy zasypiają. I bardzo proszę, przewietrzymy salę. Szanowni Państwo, zapraszam, wznawiam obrady. Tak, bardzo proszę. Jeszcze mamy chwilkę czasu, ale już poproszę o przyjście na salę, żebyśmy mogli się policzyć. No to
Plus 5. To ja poproszę tylko o przyjście na salę, abyśmy mogli się policzyć. Tak, a kiedy? Tak, może w czwartek, piątek, to będzie pan nas Asia. Asia poszła, Mateusz. Tutaj też Rafał. Rafał poszedł? Pani przewodnicząca też powinny być pod koniec. Tak, ale Rysiu jest. Nie, jest. Też powinny być pod koniec. Uchwała, ale to jest ciężarne, nie wierzę, że to uwagi. Ale przemek jest. Przemek jest. Asia to wiem. Asia głosowała za siebie, czy za dwie osoby? Szanowni Państwo, już możemy zacząć, możemy rozpocząć kontynuowanie naszych obrad. Osoby, które jeszcze nie dotarły, myślę, że w międzyczasie dotrą, a my poprosimy teraz Pana Burmistrza o sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym i oddaję Panu Burmistrzowi głos. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, sprawozdanie, tak jak zwykle, zostało do Państwa Radnych dostarczone. No i nie będę go odczytywał oczywiście, bo nie ma takiej potrzeby. Nie było w międzyczasie zawieranych żadnych bardzo dużych kontraktów, były tylko typowe rzeczy. A chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, która zdarzyła się 21 czerwca. Odbył się finał zorganizowanego przez gminę Swarzędz wspólnie z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej konkursu urbanistycznego Studium Funkcjonalno-Przestrzenne Zagospodarowania Rynku w Swarzędzu. No i oczywiście część z Państwa, która była powołana do komisji, w tym uczestniczyła. Będziemy chcieli jeszcze pokazać te prace społeczeństwu. Organizujemy to. I być może, że też zobaczymy, jak społeczeństwo będzie oceniało te wyniki, które komisja podjęła, ale zobaczymy, jaka będzie ocena społeczeństwa, a my oczywiście będziemy się spokojnie później przygotowywać do wykonania właściwej koncepcji, wybrania już projektu wiodącego i rozpoczęcia projektowania, ale to jeszcze nie. To jeszcze nie w tym roku. W tym roku chcemy pokazać to, co zostało przedstawione na tych 40 kilku pracach i poddać takiej ocenie społecznej. I to być może na tyle. Jak są jakieś pytania do sprawozdania, to bardzo proszę. Zgłaszał się do wypowiedzi pan Włodzimierz Puczyński. Bardzo proszę, pani radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Jako członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji 180. rocznicy osiedlania się Augusta Cieszkowskiego w Wierzynicy w imieniu organizatorów dziękuję panu burmistrzowi za objęcie tej konferencji swoim patronatem honorowym i za aktywny udział w niej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Burmistrza w związku z sprawozdaniem w okresie międzysesyjnym? Jeśli nie, to bardzo proszę, przystępujemy do kolejnego punktu. Ja tylko pragnę zauważyć, że Państwo na swoje tablety otrzymujecie pełną informację na temat tego, co w sprawozdaniu się znajduje, tak? Co sprawozdanie na tablet przychodzi. Ja tylko uzupełnię to, co kolega powiedział, bo my jeszcze mamy, delikatnie mówiąc, publiczny spór. Ja się oparłem na Wikipedii, kolega się oparł na bardziej dokładnych źródłach, a ponieważ konferencja trwała dwa dni, pierwszy dzień było na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a drugi było już tutaj na miejscu w Wierzynicy. Wierzynica jest najstarszą miejscowością historycznie gminy Swarzędz. Oczywiście ona jest wielokrotnie starsza od Swarzędza, który ma 384 lata, a Wierzynica według Wikipedii powstała, pierwsze wzmianki są z 1154, a pan radny ma materiały, które mówią, że jest jeszcze rok starsza. I ten rok mamy w tej chwili nierozstrzygnięty.
No i będziemy szukać źródeł, kto ma więcej racji, ale rzeczywiście 1154, 1153 to naprawdę jest wiele czasu. Ja sobie przypominam, kiedy były obchody poprzednie 380-lecia miasta i Wierzenica obchodziła też dostojną rocznicę i u księdza proboszcza byłem tego świadkiem na tym placu, kiedy go otwieraliśmy, placu Cieszkowskiego, pojawił się regionalista z Kicina i zaczął mówić, że Kicin ma już 700 lat, a proboszcz ze stoickim spokojem mówi, to jest bardzo, bardzo młody, bo my mamy 800 tam, no i tego, i mówi, to jeszcze długo musicie czekać na taką rocznicę, i tak się pozbył. Także tu. Dziękujemy bardzo za takie ciekawostki, a my, szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego punktu, 15 naszych obrad, informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytanie. W okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje i zapytania tutaj do Biura Rady, w związku z tym nie mam co przedstawiać, a my w tej chwili przystępujemy do kolejnego punktu, do 16 punktu, wolne głosy. I tutaj już mam całą listę zgłoszeń, zgłaszają się po kolei. W takiej kolejności pani Anna Baranowska-Graczyk. Bardzo proszę, pani radna. Jest, słychać mnie. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, za głos. Ja będę miała dwa pytania. Jedno pytanie do pani mecenas, drugie pytanie do pana wiceburmistrza Grzegorza Taterki. Ale zanim zadam te pytania, muszę słowo wstępu tutaj zastosować dość długie. A mianowicie ono będzie uzupełniało opracowanie, które państwo wszyscy dostaliście, obszerne. Ja mam tego świadomość, że nie jest to krótka lektura. Natomiast ta lektura pokazuje zapewne sposób funkcjonowania schroniska tam na miejscu. Natomiast tam nie wybrzmiały żadne kwoty, a ja myślę, że one są w tym momencie bardzo istotne. Otóż przez wiele lat mówiono nam cały czas, że schronisko jest schroniskiem niewątpliwie takim, w którym no nie na wszystko są pieniądze. I rzeczywiście w tym przeświadczeniu cały czas funkcjonowaliśmy. Przejrzałam budżety różnych schronisk i się okazuje, że nasze schronisko międzygminne w Skołowie jest najwyżej budżetowym schroniskiem międzygminnym, podkreślam, nie mówimy o schronisku metropolitarnym. W tym roku budżet schroniska to są 2 057 000 bez stowarzyszenia, a w stowarzyszeniu jest również kilkaset tysięcy złotych. Ostatnio było 194, wcześniej 255 000. Ile jest za rok 21, jeszcze tego nie wiem. To są kwoty z 1% podatku oraz inne darowizny. Z ciekawostek powiem państwu tyle, że w stowarzyszeniu, w strukturach prezesem jest oczywiście pan dyrektor. Jest jeszcze jego syn, jest jeszcze pani księgowa i jeszcze jedna pani. Również nam mówiono, że są kłopoty personalne, dlatego że pensje no, są niskie, zbliżone do najniższych krajowych. No i tutaj też niestety rozmijamy się z faktem, ponieważ w ubiegłym roku przy zatrudnieniu 14/15, bo tak nam pan dyrektor przedstawił struktury organizacyjne, nie wiem, czy to oznacza 14,5, czy 14, czy 15, niemniej jednak wydano w ubiegłym roku na wynagrodzenia 1 202 000. I to jest daleka kwota od kwoty najniższej krajowej, czy zbliżonej do tej kwoty. I z ciekawostek kolejnych, proszę państwa. 15 grudnia 2021 roku na zgromadzeniu, bo odsłuchałam wszystkie, pan przy zatwierdzaniu budżetu na ten rok, pan dyrektor nie złożył wniosku o zatrudnienie dodatkowej osoby, ani też nie złożył wniosku o podniesienie wynagrodzeń. Ani nie wynika to też z przepisów Polskiego Ładu, ale na wynagrodzenia jest przewidziana kwota o 273 tysiące wyższa. Czyli ona jest zbliżona 1,5 miliona blisko. Także to są bardzo duże pieniądze, z czego to wynika nie wiem. W każdym razie mnie te kwestie niepokoją. Co mnie niepokoi dalej? A mianowicie jesteśmy jedynym schroniskiem, które w zapisie ma coś takiego jak opłata, dopłata za nadplanowe psy. Ja bym to nazwała haraczem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli gmina ma zakontraktowanych ileś psów i przekroczy limit, dopłaca za każdego psa za dobę 20 zł. I na przykład w 2021 roku założono, że tej nadpłaty będzie 218 tysięcy. Na jednym ze zgromadzeń jeden z panów prowadzących powiedział, że kwota bardzo duża, faktycznie ona też idzie z naszego budżetu, ale całe szczęście, że są gminy, które
nie wypełniają tych limitów, tylko nie wiem dla kogo to szczęście, bo te gminy, które nie wypełniają tych limitów, zwrotów nie dostają, a te, które przekraczają, no niestety dopłacają. W tym roku założono w budżecie 60 tysięcy tych nadpłat. Cały czas myślałam, że ta ilość psów, które przebywają tam przez wiele lat, mam tu oczywiście listę imienną dla niedowiarków, w marcu otrzymałam ją ze schroniska w Skałowie podczas mojej kolejnej niezapowiedzianej wizyty i ilość tych psów między 3 a 7 lat wynosiła 32 na 99 wtedy przebywające w schronisku. Jest to ilość porażająca, czyli 1/3 psów w schronisku przebywała tam od wielu lat. No i szczerze powiedziawszy, naiwnie myślałam, że to jest albo zła praca behawiorysty, albo może adopcji, albo może wolontariat za mały, może, no nie wiem, różne czynniki się na to składają. Natomiast teraz po przeanalizowaniu tych wszystkich dokumentów dochodzę do wniosku, że to może być celowe działanie, dlatego że to jest kolejny bardzo duży pieniądz dla schroniska. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam tutaj podkreślić, proszę Państwa, to weterynarz. Weterynarz jest 2 godziny dziennie za kwotę 97 700 rocznie, oczywiście od poniedziałku do piątku, a później jest na tak zwane wezwania. Tu też się dokładnie przyjrzałam tej kwestii i to wezwanie właściwie nie dzieje się nigdy, bo nawet jak zwierzę jest chore i potrzebuje tego wezwania, to już w ekstremalnej sytuacji jest po prostu wysyłany film do weterynarza i na tej podstawie weterynarz ewentualnie mówi, co zrobić dalej. Uważam, że ta kwota jest bardzo duża. Starałam się unosić, nie odnosić do jakichś porównań, ale dla przykładu, żeby Państwu zobrazować, jak to w innym międzygminnym schronisku funkcjonuje, to kwota łączna na weterynarza, który jest na pełnym etacie, włącznie z lekarstwami, to jest 180 tysięcy, a u nas za 2 godziny i na to tak zwane wezwanie 97 700 plus 94 tysiące za lekarstwa, a więc przepłacamy powiedzmy 11 tysięcy, mając weterynarza tylko przez 2 godziny i zapewniam Państwa, że te zwierzęta nie są wystarczająco leczone. Co bym chciała powiedzieć jeszcze? Myślę, że Państwo mają świadomość tego, że jazda do Skałowa zapowiedziana jest zupełnie innym biegunem od tej jazdy niezapowiedzianej. Ja oczywiście jestem tam bardzo niemile widziana, ale i tak nie odpuszczam i jeżdżę. No i ostatnia moja jazda była 18 czerwca. I sytuacja była, no myślę, że zadziwiająca. Oczywiście pojechałam w obecności świadków, całe zdarzenie jest nagrane. To była godzina 18, gdzie schronisko jest normalnie czynne. Do godziny 20 funkcjonowało dla wolontariuszy. Oczywiście była pustka, to było umarłe miejsce. I pani powiedziała, że niestety mam zakaz wstępu na teren schroniska bez wcześniejszego anonsowania się na wyraźne żądanie pana burmistrza Taterki. Ja oczywiście zadzwoniłam natychmiast do pana burmistrza. Pan burmistrz powiedział, że absolutnie takiej decyzji nie wydał i w związku z tym bardzo bym prosiła teraz panią mecenas, żeby się do tej sytuacji odniosła. Do sytuacji takiej, że jestem jako radna Rady Miejskiej, która jest największym płatnikiem schroniska w Skałowie, niezapowiedzianie w godzinach otwarcia schroniska przed bramą i nie zostaję wpuszczona, bo rzekomo pan burmistrz mi zabronił wchodzić na teren schroniska, pan burmistrz absolutnie zaprzeczył, dlatego prosiłabym się do tego odnieść, co w tej sytuacji ja mam zrobić. Ja mam prośbę, bardzo proszę podać mikrofon pani mecenas. Dziękuję. Zawsze, proszę Państwa, zarówno ja, jak i Państwo jesteście normalnymi gośćmi schroniska. Jeżeli schronisko jest otwarte, moim zdaniem, i nie ma obostrzeń jakichś szczególnych, już na pewno nie mówię imiennych, tak, bo to absolutnie jest nie do wyobrażenia, zawsze możemy. Pani może wejść, ja mogę wejść w każdej chwili. I rozumiem, dlatego to zastrzeżenie, że pani nie może wejść, obojętnie kto by skierował, mówię obojętnie, tak? Moim zdaniem nie mogłoby skutkować brakiem wpuszczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz będzie pytanie do pana burmistrza, a mianowicie, co jest dla mnie szokujące, choć będę starała się nie komentować. 21 czerwca na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Skałowo weszła uchwała, która ma podnieść składkę członkowską, ponieważ Komisja Rewizyjna przy tak dużym budżecie, gdzie mamy zaniedbania na wielu płaszczyznach, Komisja Rewizyjna Związku uzasadniła podniesienie składki w ten sposób. Pozwolę sobie przeczytać, jeśli Państwo będą na tyle cierpliwi.
Komisja rewizyjna po zapoznaniu się w szczególności z materiałami zarządu, opiniami radnych, wolontariuszy, pracowników, mając na uwadze zakres zadań i obowiązków pracowników schroniska, zawnioskowała o utworzenie jednego etatu w strukturze schroniska celem realizacji zadań z zakresu marketingu, reklamy, udziału w mediach, współdziałania z mediami, a także sprawnego działania sekretariatu. Proszę Państwa, jeszcze chcę Państwu zaznaczyć, że w strukturach organizacyjnych pan dyrektor wymienił, że 4 osoby siedzą w sekretariacie. To by była 5. osoba. I teraz, panie burmistrzu, pytanie bardzo krótkie. Czy pan się z tym zgadza? Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Grzegorz Taterka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, padło tutaj dzisiaj bardzo wiele argumentów, które są argumentami wyciągniętymi jak gdyby z całości funkcjonowania schroniska. I jak Państwo wiecie, takie zaproszenie do schroniska jest aktualne. Mamy spotkanie, to jest chyba 12 lipca o godzinie 14. 12 o godzinie 14, gdzie poprosiłem, aby pan dyrektor i mam nadzieję, że też będzie pani główna księgowa na miejscu, dokładnie Państwu wyjaśnią kwestie związane z finansowaniem, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na tą ilość etatów, na te koszty, które są związane z prowadzeniem działalności, to nie wygląda to już tak różowo, jak wyciągamy pewne kwestie. Po pierwsze, pani radna, i to powiedziałem przez telefon i to podtrzymuję, powiem to publicznie, nie zabraniałem nikomu wchodzić do schroniska, ani pani radnej, ani żadnemu innemu z radnych. Schronisko, rozmawiałem po tym weekendzie z panem dyrektorem. Nie wiem, co zostało powiedziane i przekazane przy bramie. Ja takiego polecenia nigdy do pana dyrektora, ani do żadnego z pracowników, tym bardziej ja nie kieruję, ponieważ na co dzień ja nie przybywam w schronisku i nie jestem ich pracodawcą. Także zrozumcie państwo, że nie poleceń do pracowników ja nie przekazuję. To po pierwsze. Po drugie, zgadzam się z tym, co zostało podjęte, głosowałem za, dlatego że po ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce, jak gdyby w tym kierunku szły wnioski z naszych spotkań, żeby odciążyć ludzi, którzy powinni zajmować się opieką behawioralną, opieką nad psami, aby nie prowadzili pracy biurowej. W pracy biurowej to jest dyrektor, to jest w tej chwili pani główna księgowa, jedyna, która się zajmuje tą całą księgowością tego obiektu, jest zastępca dyrektora, jest technik weterynaryjny. Także to są osoby, które są w biurze i tak naprawdę sekretariatu nie ma. Także nie wiem, skąd pani radna ma informację, że jest 5 osób w sekretariacie. Pójdziecie państwo, przekonacie się sami, kto, ile i jak siedzi. Jeżeli chodzi o opiekę weterynaryjną, to również byliśmy zresztą na prośbę po ustaleniach, po wizytach pani radnej, też u mnie, byliśmy w kilku schroniskach, żeby zobaczyć, jak działa. Jak funkcjonują. I tak stawiane nam za przykład schronisko w Gaju, no ponosi większe koszty na opiekę weterynaryjną, ma tego weterynarza, ale na wszystkie zabiegi te pieski są wywożone. Czasem brakuje im takiej opieki, z tego co otrzymaliśmy informację, brakuje im na bieżąco tej opieki, więc muszą wywozić do prywatnych, czasem do Śremu, czasem jadą nawet do Poznania na jakieś bardziej skomplikowane zabiegi. Ten weterynarz, który jest u nas, nie wiem czy Państwo znacie ten gabinet, on ma bardzo dobre opinie. Nie zdarzyło się nigdy tak, że w momencie, kiedy była jakaś operacja, był jakiś zabieg, była potrzeba zostania weterynarza, weterynarz po 2 godzinach rzucał wszystkie narzędzia i wychodził, tak? Wszystkie rzeczy. Także no naprawdę trzeba się trochę przyjrzeć tym wszystkim kwestiom. Uczestniczyliśmy wszyscy w podobnych spotkaniach. Pan dyrektor to wielokrotnie tłumaczył, ale myślę, że skoro pani radna dzisiaj poruszyła w wolnych głosach i wnioskach ten temat, ja bym proponował, żebyśmy dokładnie te same pytania skierowali do pana dyrektora, który na bieżąco czuwa nad schroniskiem i będzie mógł do wszystkiego się ustosunkować. Ja przekażę mu te rzeczy związane z finansami, także na pewno przygotuję. Chwilkę, gdybym miał, to być może znajdę ostatni miesiąc wypłat, żeby państwu powiedzieć, jakie to są kwoty, bo tutaj padły jak gdyby sugestie, że tam zarabia się.
Państwo nie możecie dostać kwot wypłat, także pani radna nie może być takiej sytuacji. Ja również nie dostałem imiennych wynagrodzeń, tylko i wyłącznie wysokości, które są wypłacane. Jeszcze jedna kwestia. Szanowni Państwo, schronisko to nie jest zoo. Także jak gdyby taka jest zasada, że nie są wpuszczani goście o każdej godzinie, kiedy tylko i wyłącznie chcą. Schronisko funkcjonuje do osób, które mają podpisaną umowę stałą, jeżeli chodzi o wolontariat. Wcześniej, czy to na adopcję, czy na jakieś spotkanie, no to trzeba się umówić z dyrekcją. I jak gdyby, dlaczego to jest zrobione? Dlatego w taki sposób, ponieważ są przypadki, kiedy osoby nieupoważnione wchodzą na teren schroniska, mają kontakt z psami, które różnie reagują na różne osoby, są czasem agresywne i dochodziło do, nie tak dawno zresztą, do pokąsania ludzi przez te pieski. Sytuacja jest taka, że kto ma wtedy wziąć odpowiedzialność? Wolontariusze są raz, że po przeszkoleniach, dwa, że są ubezpieczeni, mają formalne umowy podpisane i oni mogą wejść na teren schroniska. I prosiłem też zresztą panią radną, że jeżeli chce przebywać jako wolontariusz i chce pomagać, to żeby zapisała się jako wolontariusz i wtedy będzie mogła wchodzić w takich godzinach, jak jest czynne schronisko. Panie burmistrzu, spodziewałam się takiej odpowiedzi, nie zaskoczył mnie pan absolutnie. Dziwi mnie to, że po tym wszystkim, co panu powiedziałam i pokazałam, pan dalej uparcie broni stanowiska z 21 czerwca tego roku, ponieważ w mojej ocenie absolutnie niezbędny jest behawiorysta bardziej skuteczny i opiekunki do zwierząt, by jest ich niewątpliwie za mało. Jeżeli psy nie są w ogóle wyprowadzane, jeżeli są w brudnych boksach, to niewątpliwie brakuje tam rąk do pracy, a nie osoby odpowiedzialnej za media. Ale dobrze. Ja, proszę państwa, moje interwencje z czego wynikają? Wynikają tylko i wyłącznie z tego, że po prostu kocham zwierzęta i sama mam 3 psy. A po drugiej stronie mam zarząd z panem prezesem na czele, który umiejętnie i od bardzo dawna zamiata wszystkie skargi pod dywan. W 2019 roku, pan burmistrz z pewnością wie, bo był wtedy na tym zgromadzeniu, była złożona skarga z wnioskiem o odwołanie pana dyrektora, ponieważ w konsekwencji jego rażących zaniedbań zmarł pies małżeństwa, którego zostawili w hotelu. Lista tych rażących zaniedbań była bardzo długa, naprawdę, i szczerze powiedziawszy, ona się w większości pokrywa z tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje. Oczywiście wniosek odrzucono, wpływały kolejne skargi ustne, pisemne, ci ludzie do mnie trafili i dalej zamiatano pod dywan. Ja zaczęłam się zastanawiać, z czego to wynika i jedyne, co mi przychodzi do głowy, to schronisko w Skałowie prowadzi szeroko rozwiniętą działalność komercyjną. To jest kilkaset tysięcy rocznie, 160 chociażby z samych kremacji, w tym roku ma wpaść 60 z hotelu, jest jeszcze cmentarz i cały asortyment sprzedawany w związku z tym. Jest wybieg komercyjny, proszę państwa, gdzie są liczne imprezy eventowe i zły PR po prostu temu nie służy, tylko w tym wszystkim chciałabym zadać pytanie panu prezesowi głównie. To czy, ja proponuję. Momencik, bardzo proszę. Bo jak prezesowi, to ja ale ja bym prosiła, proszę, bo mi nie pozwolił pan prezes nigdy nic powiedzieć. Bo także mamy przewidziane całe spotkanie, ale 12 nie, tak, lipca tylko, i całe pani, spotkanie chciałabym, żeby pani tam się miała okazję wypowiedzieć, bo tylko dzisiaj pani, my pani nie odpowiemy. Jak pani zadaje pytanie prezesowi, to nikt z nas pani nie odpowie. Chciałam tylko zapytać pana prezesa, gdzie jest miejsce dla zwierząt w tym wszystkim. Po prostu, one się same nie obronią. I o to mi ja chodzi. Proponuję zadać to pytanie właśnie na tym spotkaniu. Będziemy wszyscy dobrze, państwo są zaproszeni. Tylko uzasadnię, będzie dlaczego też osoba, do której pani kieruje to pytanie, bo my tylko pani każdorazowo nie pan prezes przyjeżdża z obstawą osób, które mają mnie zakrzyczeć, bo się pewnie mnie boi, no rozumiem, że jestem duża. Ja nie wiem, jakie tu są naprawdę relacje między państwem. My się nie boimy nikogo, zadajemy pytania, ale myślę, że dobrze jest kierować pytania do tych osób, które są nie, obecne. Niestety na tym spotkaniu nie będzie, a wcześniej nie miałam okazji, więc mam nadzieję, że pan prezes może mnie słucha i... A tak to, że byłam zakrzyczana każdorazowo. Zapraszamy. Tu właśnie chcę tylko przypomnieć, że pani radna Wanda Ale oczywiście, dobrze, prosiła. W każdym razie apeluję. Pamiętajmy o zwierzętach, bo one się nie obronią same, tak? Pamiętamy, nie dlatego jedziemy tam na spotkanie i zapraszamy właśnie na zadawanie tych pytań osobom, które są obecne na spotkaniu, bo my pani nie odpowiemy, pani radna. I bardzo proszę, pan wiceburmistrz Taterka. Szanowni państwo. W takim razie ja dziękuję.
z osobami, które złożyły interpelację, zorganizowaliśmy również jako zarząd takie spotkanie. Sami uczestniczyliśmy w innych, które było organizowane między innymi przez państwa radnych, którzy podpisywali tą interpelację. I no, ja nie przypominam sobie sytuacji, przepraszam, żebym kogoś zakrzyczał, także pani radna... Ja mówię o panu prezesie, pan nie jest panem prezesem. Okej. Wydawało mi się, że słuchamy po kolei wszystkich, z tym, że no, przebieg tego spotkania niestety nie jestem w stanie wszystkich wolontariuszy kontrolować. To, co pani radna mówiła, też nie spotykało się często z aprobatą ich i no, też wyrażali swoje opinie, także no, te zdania są bardzo podzielone. Moim zdaniem nie wszystko jest czarno-białe. Są rzeczy oczywiście, które można udoskonalać, które właśnie po tych spotkaniach wynikły między innymi też z sugestii komisji rewizyjnej, żeby przeorganizować tą pracę po to, żeby więcej osób mogło zająć się właśnie opieką nad psiakami, żeby one zostały przygotowane do adopcji. I dlatego chcemy odciążyć z takich rzeczy żmudnych, jak wstawianie postów na Facebooka. Jeżeli z kolei tych postów nie ma, no to wiadomo, że te adopcje nie będą tak skuteczne, ta informacja nie pójdzie w świat. W związku z czym no, trzeba te zadania podzielić. Dziękuję. Przepraszam ad vocem. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, wiemy dobrze, że w tej chwili w internecie dzieje się bardzo dużo, niestety za tym nic nie idzie. Będąc w sobotę tego 18 czerwca nie było ani jednego człowieka, także nie wiem, gdzie są ci wszyscy wolontariusze. Niemniej jednak, nie wiem, czy pan wie, że w maju zostało wyadoptowanych 4 psy. Dla porównania w Gaju, które ma budżet nieporównywalnie niższy, dużo więcej zwierząt przyjmuje, 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan Przemysław Garszczka ad vocem do tego tematu. Tak jest, do tego tematu ad vocem. Nie wiem, czy mnie słychać? Tak. Tak, słychać, dobrze. Ponieważ panie burmistrzu, padło tutaj, że nie wiadomo skąd pani radna Warąska-Graczyk ma informacje o osobach zatrudnionych w sekretariacie. Dostaliśmy na maila również na wniosek pani radnej Ani Tomickiej schemat organizacyjny i tam mogę panu przeczytać ten schemat, jeżeli pan burmistrz tego nie miał. Jest wymieniony dyrektor, zastępca dyrektora, który pracuje w sekretariacie, pracownik biura, który pracuje w sekretariacie i kadrowa plus księgowa, która rozumiem też pracuje w sekretariacie, także są te 4 osoby, o których mówiła pani radna, plus teraz 5, która się będzie zajmować działaniami PR-owskimi. Ja mam pytanie ad vocem, dlaczego wobec tego nie zamieniono księgowej z kadrową na osobę, która by się zajęła tym działem PR-owskim, a księgowość, rozumiem, dla 15 osób to nie jest jakaś skomplikowana, zlecić firmom zewnętrznym na przykład. Dużo firm coś takiego robi, takich, które patrzą na swoje finanse. Być może te 15 osób można było zlecić, skoro można zlecić pracę. Szanowni Państwo, no, to są elementarne przepisy, które niestety ja może przekażę mikrofon panu naszemu zastępcy skarbnika, który panu radnemu wyjaśni, tak, że nie boże wszystkie złe informacje, to jest moja zła wola, bo takie mam wrażenie. Szanowni Państwo, schronisko jest jednostką, to znaczy to jest jak jednostka samorządu terytorialnego, to jest związek międzygminny i dokładnie finanse publiczne i księgi rachunkowe muszą być prowadzone w tej jednostce. Nie można zlecić usługowo prowadzenia jakiejś firmie, ona musi sama prowadzić swoją księgowość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam jeszcze kolejne zgłoszenia. Jeszcze pani Anna Baranowska-Graczyk, tak? Bardzo dziękuję proszę. Bardzo. Co nie zmienia faktu, że przy 14 osobach pełna księgowość nie jest potrzebna. Wystarczy pół etatu i w tym momencie kolejne pół etatu jest, jeśli absolutnie jest taka potrzeba, na osobę, dla której musimy teraz płacić znowu kolejne pieniądze więcej. Ja przypomnę, że w październiku ubiegłego roku składka już była podnoszona. Pomijając, że to jest zupełnie w mojej ocenie absurdalne to stanowisko. To jest, panie burmistrzu, jakby nie było 5 osoba, a więc nie miał pan racji. Dziękuję bardzo. Miałem rację, ponieważ kadry i płace to jest dokładnie i księgowość to jest ta sama osoba. Tylko po prostu jest, tylko szanowni państwo, no musimy uściślić pewne rzeczy. To, jak mamy w schemacie organizacyjnym, nie zawsze to jest po prostu pokazanie możliwości, gdzie można zatrudniać. Całego etatu i schematu organizacyjnego. To nie znaczy, że wszystkie etaty są obsadzone, nie znaczy, że tam to nie jest pokazanie, na jakich etatach kto jest zatrudniony, tak? Także no niestety, gdybyście państwo zapytali, to dokładnie byśmy wyjaśnili i myślę, że właśnie to spotkanie 12 jest potrzebne i zapraszamy. Wyjaśnić właśnie te 12 braki, że pan nie mówi prawdy, tam jest wszystko rozpisane.
Szanowni Państwo, na pewno na miejscu się zorientujemy, będziemy w Skałowie. Przepraszam, ale padło coś takiego, że nie mówię prawdy. To jest schemat organizacyjny, który otrzymałem od dyrektora schroniska i przekazałem go dalej. I Szanowni Państwo, i mówię prawdę, ponieważ nie trzeba wszystkich etatów, które są w schemacie organizacyjnym, obsadzać takimi, jak one są opisane. No tak samo u nas w urzędzie mamy. Mamy schemat organizacyjny, na dany wydział czasem jest wakat jakiegoś stanowiska, to nie znaczy, że mamy tyle pracowników, ile jest pokazane możliwości w schemacie organizacyjnym, więc proszę nie zarzucać mi, że mówię nieprawdę. Dziękuję bardzo. To do czego mamy się odnosić w tej sytuacji? Odpowiadać dobrze. Szanowni Państwo, kończę tę dyskusję, ponieważ na pewno przeznaczymy bardzo dużo czasu na to, aby przedyskutować schemat organizacyjny już na miejscu w Skałowie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Wandę Kones. Dziękuję uprzejmie, pani przewodnicząca. Ja mam dwie sprawy, które chciałam skierować do pana wiceburmistrza Zwolińskiego. Pierwszą sprawę, o której chciałam wspomnieć, bo warto też mówić o sprawach, które kończą się dobrze. Mianowicie przez kilka miesięcy pracowałam nad tematem, by pomóc firmom małym, które funkcjonują na terenach spółdzielczych osiedli. W związku z tym, że w starym roku, jak Państwo wiecie, gospodarka odpadami podlega pod GOAP. Od 1 stycznia wszyscy wiemy, że zarządzanie tą dziedziną przejęła nasza gmina. I tak się jakoś mało fortunnie złożyło, iż umknęła jedna sprawa. Wszystkie firmy, które funkcjonują na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Swarzędzu, od 1 stycznia zostały poczęstowane znaczącą podwyżką o 100% za wywóz nieczystości, odpadów. Oczywiście dla wielu firm to była bardzo bolesna zmiana finansowa i ona była na tyle niesprawiedliwa, że część miasta podlegająca poza teren spółdzielni miała zupełnie spokojnie stawkę jakby 140 zł, podczas gdy małe firmy 280. No i spowodowało to co? Ano mianowicie cały szereg najróżniejszych protestów i skarg. I w tym przedmiocie spółdzielnia, zarząd spółdzielni mieszkaniowej prowadził negocjacje z urzędem, no, szukając rozwiązania, było bardzo trudno, a w związku z nasilającymi się skargami do radnej, do mnie osobiście, zwróciłam się z uprzejmą prośbą do pana wiceburmistrza Zwolińskiego o wyrażenie zgody na spotkanie i omówienie zagadnienia. I chcę powiedzieć, że bardzo panu dziękuję. Doszło do takiego spotkania wraz z całym sztabem odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki śmieciowej tutaj na terenie Swarzędza. Uczestniczył w spotkaniu również przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej w Swarzędzu, zarządzający gospodarką. I dziękuję za to, że zechciano wysłuchać głosu przedstawiciela wszystkich małych firm z osiedli. I przystąpiono ponownie do negocjacji. I chcę Państwu powiedzieć, że od 1 czerwca, dzisiaj publicznie dziękuję tutaj stronom, czyli burmistrzowi, zastępcy, zarządowi spółdzielni, że zechcieli jednak wrócić do tychże negocjacji i od 1 czerwca została przywrócona stawka do 140 zł dla każdego punktu zgłoszonego do wywozu śmieci. Jest to dla mnie osobiście bardzo ważne i istotne, bo zadowala to po prostu i sprawiedliwie załatwia całą sprawę. To jest jedna sprawa, czyli moje wielkie podziękowanie. A druga sprawa, panie burmistrzu, dzisiaj mówiliśmy o ochronie środowiska. I no, ja już o tym mówiłam, był taki sygnalny głos, iż w każdej dziedzinie powinniśmy dbać o to środowisko i między innymi zostało ukrócone ze względu na oszczędności, ukrócone oddawanie leków przeterminowanych, leków zbędnych do aptek, bo apteki, jak pan burmistrz był uprzejmy wyjaśniać, no niestety, ale nie wyrażają zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy, ponoszenie kosztów. No i powstał taki, skromnie powiedziawszy, dylemacik.
iż mieszkańcy mówią, gdzie ochrona środowiska, zaczynamy wrzucać do zwyczajnych odpadów zmieszanych wszystkie leki. No i chciałam tak zwrócić uwagę, że być może, nie wiem, ja wiem, oszczędności oszczędnościami, ale być może pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem przyszłościowo, żeby jednak, bo proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, żeby starsza osoba pofatygowała się, jak uzbiera w tym woreczku sporo tych leków, gdzieś do Pszczoka zawoziła do Rabowic. Raczej to nie będzie, że tak powiem, no, przez tą osobę wykonywalne. Dlatego ja przekazuję ten sygnał, to jest sygnał, nic więcej, i prośbę. Być może, że przyszłościowo uda się Państwu, nie wiem, jakiś punkt, jakieś coś, jakieś rozwiązanie, żeby usatysfakcjonować tych przyzwyczajonych ludzi, którzy zaczynają ekologicznie i myśleć, i postępować, by rzeczywiście stworzyć taką możliwość. Ja dziękuję pięknie za obydwie sprawy. Mam nadzieję, że druga też w jakiś sposób zostanie pozytywnie rozwiązana. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udostępnienie głosu. Dziękuję. Pan Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, proszę. O, dziękuję Pani Wando za takie podsumowanie tego tematu, który już rzeczywiście trochę spędziliśmy rozmawiając, no głównie ze spółdzielnią, bo to porozumienie, które udało nam się wypracować, no trochę rozbieżne mieliśmy interesy. Natomiast ja tylko tak gwoli ścisłości chciałbym wyjaśnić, na czym polegał głównie problem. Problem polegał na tym, że dla nas stroną jest spółdzielnia jako zarządca nieruchomości i my nie mamy jak gdyby możliwości decydowania o wysokości opłaty i a właściwie wcześniej o częstotliwości odbioru odpadów od najemcy, który najmuje lokale użytkowe z zasobów spółdzielni. To spółdzielnia wspólnie z najemcą decydują o tym, w jakiej częstotliwości odpady będą odbierane. My przyjęliśmy takie deklaracje, jakie spółdzielnia złożyła, a niestety ta częstotliwość była określona dość gęsto i stąd ta wysoka opłata, która dotknęła tych najemców. Także to tak bardzo, bardzo upraszczając ten problem. Udało nam się ten problem rozwiązać poprzez właśnie zmniejszenie częstotliwości wywozu, odbioru odpadów z lokali użytkowych, tam gdzie oczywiście to jest możliwe, bo jeżeli jakiś podmiot prowadzący działalność gospodarczą generuje no, większą ilość odpadów, no to nie ma możliwości, żeby tą częstotliwość tutaj rozciągnąć. To odnośnie pierwszego tematu. Natomiast kwestia leków, no to jest duży problem. My na chwilę, na ten moment niestety musieliśmy odłożyć ten temat. Będziemy nad nim pracować, jak złapiemy trochę oddechu. Przypomnę, że w tej chwili pracujemy nad harmonogramami. Zresztą dzisiaj nawet w sesji obie panie kierownik nie uczestniczyły z uwagi na to, że są na bieżąco z nową firmą i ustalają kwestie harmonogramów, szukają błędów, tak żebyśmy mogli udostępnić harmonogramy mieszkańców. Z uwagi na czas, na moment, w jakim jesteśmy i umowę z tak zwanej wolnej ręki, czy to nie jest jeszcze ta kontraktowa, docelowa umowa, odstąpiliśmy na tą chwilę od dostarczania do mieszkańców papierowych harmonogramów do każdego mieszkańca. Natomiast w dniu wczorajszym i dzisiejszym są rozsyłane zarówno SMS-y na numery telefonów podawane w ramach deklaracji, jak i na adresy mailowe, te, które zostały podane w deklaracji przez mieszkańców, i tam jest wskazane miejsce, adres internetowy, gdzie te harmonogramy są dostępne. To też ważna informacja dla mieszkańców. No, na samym początku jest to po pierwsze nowa firma, po drugie zmienia się częstotliwość i mogą pojawić się błędy w harmonogramach. Przed wykonaniem telefonu do wydziału mam prośbę, żeby sprawdzić ewentualnie, żeby mieszkaniec sprawdził,
u sąsiadów, jak wygląda, szczególnie w zabudowie jednorodzinnej, jak wygląda harmonogram u sąsiadów, bo być może u niego gdzieś coś się nie wgrało, coś jest nieprawidłowo, natomiast u sąsiada już będzie prawidłowo, no a wiadomo, że dla danej frakcji ten termin będzie tożsamy z sąsiadem na tej samej ulicy, no nikt nie będzie dwa razy jeździł po tą samą frakcję w innych terminach. Także mam prośbę tutaj do mieszkańców, żeby zwrócić uwagę na sąsiednie posesje, jak wygląda kwestia harmonogramu. Pracujemy cały czas nad tym, żeby te błędy wyeliminować i żeby tutaj były te harmonogramy prawidłowe. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście po zgłoszeniu problemu, bo dzisiaj rano się pojawiły właśnie te harmonogramy, jak brakowało na przykład terminu odbioru bioodpadów, to po zgłoszeniu natychmiast się pojawiły, także jest to na bieżąco poprawiane, to zgodnie z tym, co pan... No, weryfikujemy cały czas te harmonogramy, listy i tak dalej, także to jest cały czas non stop praca nad tym. Ale warto sprawdzać, bo już dzisiaj rano mieliśmy też informację, że są pewne rzeczy do poprawienia, ale są natychmiast poprawiane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Annę Tomicką o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o odpady, właśnie tu z kolegą Przemkiem ubolewamy nad tym, że rozdzielono osobno, segregowany oczywiście, osobny termin dla papieru, a osobny dla tworzywa i metalu, nie? Także, że to... Znaczy, jeżeli mogę krótko odpowiedzieć, no po pierwsze, to jest decyzja wykonawcy o tym, w jaki sposób będzie ustalał zbiórkę, natomiast no wiadomo, że zawsze były pretensje, że jedzie jeden samochód i zbiera papier i plastiki, tak, i że wrzuca do jednego samochodu. Ten temat zawsze był ponawiany. Teraz, jak jest odwrotnie, że jest osobno wożone, to znowu jest problem, że... Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. No, muszą się ludzie przyzwyczaić, natomiast... No, ale dobrze, że są harmonogramy. Jeżeli jest jedna frakcja, być może większy obszar może w tym momencie objechać, no... No właśnie. Taką ma filozofię firma, może my w to, mają, my w to nie mamy podstaw do tego, żeby ingerować. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca i pani kierownik biura rady, chciałam wrócić tylko do porządku obrad punktu 7, żeby w protokole zaznaczyć, że ja byłam za tym punktem, za tym projektem uchwały, tylko przez pomyłkę po prostu nacisnęłam. W protokole sesji proszę o zaznaczenie tylko. No, nie. A to tak na marginesie. Mam też... Tak. Ja rozumiem, tak, ale żeby zaznaczyć, że po prostu przez pomyłkę tylko... A byłam za. Nie, panie burmistrzu, tylko w punkcie siódmym, żeby sprawa była jasna i przejrzysta. Teraz mam pytanie, panie burmistrzu. Mieszkańcy pytają, kiedy rozpoczną się prace w ulicy Królewskiej. Są zmartwieni, ponieważ też dowiedzieli się, że ma być wykonana w części ulicy Królewskiej kanalizacja i w części ulicy Książęcej, ponoć to ma związek również z budową nawierzchni w tej ulicy Królewskiej. W związku z powyższym, no, ponieważ nie dzieje się nic w zakresie kanalizacji, tych brakujących odcinków sieci, czy coś w ogóle dzieje się dalej w tej materii? Tak, dzieje się, ponieważ umowa na kanalizację została już podpisana w ubiegły wtorek. To oczywiście super. Jako zarząd Związku Międzygminnego tą umowę podpisaliśmy razem z wójtem Wojtkowiakiem. U nas jeszcze jest ulica Sołecka, Kanclerska i Królewska. Także wykonawca zgodnie z harmonogramem przystąpi do prac, ale oczywiście my w momencie, kiedy, o teraz nie pamiętam, czy projekt jest oddany, jest w Zridzie Królewskiej, czy jest na Zridzie, także tu czekamy na pozwolenie, oczywiście będziemy go przygotowywać, myślę, że od września do wywołania, a tam już prace będą na jakimś etapie. Ulica Sołecka na przykład rozpocznie się już w lipcu.
przez, bo to będzie wykonywać, przetarg wygrała firma Wuprinsz, która była na terenie gminy, większość wykonywała i tam też akurat będzie. Jak wykonywała. Przewidujecie panowie, jak długo jeszcze na tym zridzie ta ulica Królewska będzie? Bo ja tak co miesiąc będę pytać, także proszę się przygotować. Pytanie do ciebie, Grzegorz? Proszę? Pani radna, ja nie jestem jasnowidzem, może pan kierownik będzie coś więcej wiedział. Tak myślę, no liczę bardzo na bardzo proszę to. Do mikrofonu, bardzo liczę proszę. Na to. Starosta poznański po złożeniu wniosku o ZRID wezwał gminę do uzyskania opinii lub decyzji RDOŚ-u, dlatego że wchodzimy bardzo małym fragmentem na obszar Natury 2000 i pan projektant wystąpił do RDOŚ-u i czekamy teraz na ruch tejże instytucji. No ale to już sobie ktoś uskutecznia kpiny totalne, chciałam powiedzieć, podkreślić. To już jest po prostu mistrzostwo świata w niegodziwości wszelakiej maści. Czy do każdej ulicy, która leży w sąsiedztwie Natury 2000 występowaliśmy o zgodę, RDOŚ-u? Jak długo czekaliśmy? Tak, pani radna. Rekord ponad rok. A na Katarzyńską jak długo czekaliśmy? Na Katarzyńską? No. Blisko rok. Blisko, blisko rok. Blisko bardzo rok. Blisko rok. Blisko tak. Rok. Mhm. Także no, domyślam się, że pani jest no, zawiedziona. Nie powiem nawet jak a Katarzyńska bardzo. Ma nie nazwę wprost, jak tak, bardzo tak, jestem zawiedziona. Niestety, no, mimo, że nie mieszkam przy tej ulicy, tak, nie, no, żeby no, sprawa była jasna. Ja jeszcze tylko dopowiem, że Katarzyńska nie styka się z Naturą 2000, bo daleko dalej leży od no. Natury 2000, a mimo to jeszcze czekaliśmy rok. A tutaj wchodzimy w Naturę 2000. Słyszymy. No ale też żeby... Znaczy, jest jakaś szansa, że skończy się to wydaniem opinii tylko z RDOŚ-u, że nie trzeba, nazwijmy to kolokwialnie, robić nic. Ale może się okazać, że RDOŚ wezwie nas do karty realizacji oddziaływania na środowisko i wtedy się może to skończyć raportem, tak jak było w przypadku ulicy Katarzyńskiej, gdzie musieliśmy przysłowiowo patrzeć, co rośnie, co żyje, jakie odchody są i tak dalej, bo to do tego to zmierza, to są takie dokumenty, to są setki stron obrazujące, że tak powiem, co po tej inwestycji stanie się ze środowiskiem. Czy rozumiem, że ulica Darniowa, idąc dalej, w następnym stuleciu ma szansę? W tym już nie. Nie, być może w następnym stuleciu w tym już tej instytucji nie będzie. To będzie inna głupkowata. No trudno mi powiedzieć, bo cała ulica Darniowa jest w rejonie Natury 2000. No dlatego także też... Tam jest sprawa definitywna, że no. Na pewno trzeba będzie uzyskać decyzję. Dlatego mówię, nie będzie wykonać szans. Raport oddziaływania na środowisko i tak dalej. No, nic więcej nie mogę niestety pozytywnego dodać. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Nie, to jest po prostu... A ja mam taką prośbę. Czy w związku z tymi problemami, z którymi gmina się boryka, jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jest szansa zaproszenia na sesję kogoś z tej jednostki i dowiedzenia się, w czym leży problem? W czym leży problem, że w taki właśnie sposób są, ale Włodku, przepraszam najmocniej, że w taki właśnie sposób są blokowane, bo tak to można nazwać, inwestycje gminne. Pani przewodnicząca, proszę. Ja myślę tak, że spróbujemy, ale wydaje mi się, że taki to jest standard, że tak właśnie funkcjonujemy. Ale czy to tak musi być w nieskończoność? Uważam, że nie musi być tak w nieskończoność. Jest instytucja, która ma służyć gminom i nie może ona wpływać na w majestacie myślę, prawa że... na opóźnianie zadań myślę, realizacji że możemy zadań spróbować. Inwestycyjnych. Możemy spróbować. Czy pani radna już Nie, pani przewodnicząca. To bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Siedzi tutaj po przekątnej pan dyrektor Ośrodka Kultury i w obecności wszystkich państwa chciałam podziękować panu dyrektorowi Ośrodka Kultury za bardzo sympatyczne zagospodarowanie w części przestrzeni publicznej wokół Ośrodka Kultury. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo przyjaźnie. I pomysł ze śniadaniami przy Ośrodku Kultury jest również bardzo miły. Także
To też również pani dyrektor, na ręce pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej również przekazuje takie podziękowania. W rozmowach z mieszkańcami spotkał się z bardzo miłym przyjęciem ten pomysł. Zresztą w mediach społecznościowych też można zauważyć, że mieszkańcom się podoba. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu prosił pan Dawid Książkiewicz. Proszę bardzo. Na koniec ja mam dosyć miłe słowo, dlatego że miałem okazję uczestniczyć w pracach przy szkole numer 4. Szkoła numer 4 chciała zdobyć certyfikat krajowy szkoły promującej zdrowie. I właśnie w piątek, co było terminem totalnie chybionym, bo to był panel dyskusyjny o godzinie 9, w którym uczestniczyły kuratoria z ministerstwa. Oczywiście w tym samym czasie były jeszcze zakończenia szkoły. Także dosyć ciekawie spędziłem 2 godziny i muszę powiedzieć, że pani z kuratorium przyznała, że to było w takich 3 panelach: żywienie, hałas, otoczenie, ekologia w szkole. I szkoła numer 4 prawdopodobnie taki certyfikat otrzyma właśnie już we wrześniu. A że było to w piątek, to chciałem się właśnie tym takim zacnym wydarzeniem z wami podzielić, tym bardziej, że brałem w tym udział i takie dobre słowo na koniec tu do tej dyskusji ożywionej wnieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Przemysław Garszczka też ma coś na koniec miłego? Niestety to bardzo zależy od odpowiedzi pana burmistrza Zwolińskiego. Mam takie pytanie, bo w związku z tym, że właśnie mamy rewolucję z odbiorem śmieci i zmianę osoby, która będzie prowadziła tą usługę dla naszej gminy, czy harmonogramy zostały w jakiś sposób ze sobą skorelowane? Chodzi mi o harmonogramy odbioru, gdzie w niektórych posesjach odbiór był 2 tygodnie temu, a nowe odbiory zaczynają się po 2 tygodniach, czyli krótko mówiąc, mieszkańcy mają miesiąc, gdzie będą musieli te śmieci przetrzymywać. Czy to zostało sprawdzone i czy ewentualnie są planowane jakieś interwencyjne, dodatkowe wywozy z tych posesji? Dziękuję. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo odczytałem, że idzie w takim samym odbiór zmieszany i bio w takim samym rytmie, jak szedł poprzednio, czyli nie ma tu żadnego zakłócenia. Natomiast oczywiście papier i to są teraz mniejszą częstotliwością, no i tu tego nie można odpowiedzieć jednoznacznie, bo nie jest to 2 tygodnie, a co miesiąc. Natomiast, szanowni państwo, nie wiem, czy państwo wiecie, bo to też wiąże się z tym pytaniem, ale coraz więcej gmin powiatu poznańskiego zmienia i zwiększa składkę. Bóg ma 35, Murowana 38, od tego miesiąca Czerwona 38, prawda? I pewno będzie to dalej szło. My mieliśmy, przynajmniej zrobimy takie założenie, nie zmieniamy składek. Zobaczymy, co się stanie, bo jak powiemy na 100%, no to może wyjść coś, czego nie przewidujemy, jakieś opłaty, które wejdą, ponieważ dzisiaj zostało opublikowane, że rząd przyjął projekt planu gospodarki odpadami do 2028 roku i nie wiemy, jakie tam będą kolejne opłaty czy inne rzeczy. Proszę. No tego nie wiemy, no bo to jest dopiero świeża informacja i ja nie mogę na 100% powiedzieć, że nigdy tej opłaty nie zmienimy, ale na dzisiaj jej nie zmieniamy, nie chcemy zmieniać, nie chcemy jeszcze mieszkańców obciążać dodatkowymi opłatami. I taki kompromis przyjęliśmy, ustalając ten regulamin. Pamiętacie państwo, wnioskowaliście o bio, żeby zostawić i ono zostało uwzględnione co tydzień, co dwa zmieszane, czyli te, które wydzielają zapach lub mogą powodować jakieś tam owady czy coś innego, no to zostały utrzymane w tym rytmie. Natomiast no papier i plastiki, po prostu ich pewno będzie więcej przez miesiąc niż przez 2 tygodnie, ale ja też patrzę na swoim przykładzie, no to nie dotyczy bloków, czyli 1/3 miasta, nie dotyczy wspólnot, dotyczy indywidualnych. No jest jakaś możliwość tam przetrzymania tego. A jeżeli chce wiceburmistrz uzupełnić, to bardzo proszę. No, tak jak mówił pan burmistrz, te rzeczy zostały uwzględnione, w szczególności zarówno zmieszane, jak i bio. Tu był priorytet, żeby ten termin był utrzymany, tak żeby nie przekroczyć tego 2-tygodniowego terminu. Tym bardziej, że z informacji, które mamy od wykonawcy, po
podwykonawcą będzie znany okoliczny przedsiębiorca, pan Artur Zys, i on generalnie będzie kontynuował zarówno odbiór bio, to co miał dotychczas, a przejmuje dodatkowo jeszcze odpady zmieszane i ten. No tutaj na pytanie pani radnej nie umiem odpowiedzieć, dlaczego nie przystąpił do przetargu. To już jego należy pytać. Wobec tego, panie burmistrzu, jakbym mógł uzupełnić, jeżeli wobec tego znajdą się mieszkańcy, którzy wykażą, że odbiór mieli na przykład 18, a kolejny 14 sierpnia, czyli miesiąc, by te odpady zmieszane. Proszę zgłaszać takie sytuacje, proszę zgłaszać do albo bezpośrednio do wykonawcy, albo do Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami. I wtedy, bo to wtedy będziemy korygować. Będziemy korygować tego. Dobrze. Dziękuję ślicznie, to już od razu zgłaszam. Rejon ulicy Warzywnej. Bezpośrednio do Wydziału, bardzo proszę zgłosić. Ja oczywiście też to zgłaszam, tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Anna Baranowska-Graczyk jeszcze zgłaszała tutaj jeden problem. Bardzo proszę. Halo? Ja poprosiłam przed sesją panią przewodniczącą o udzielenie głosu dwóm paniom. To są panie, które mają pytania w zakresie bezdomności zwierząt oraz schroniska. Pani Małgorzata pierwsza, prawda? Dzień dobry, na początku się przedstawię. Nazywam się Kubicka-Kowalska-Małgorzata. Jestem społecznikiem. Jestem osobą, która jest tam, gdzie jest potrzebna. Przed chwilą pani przewodnicząca powiedziała, że pamiętamy o zwierzętach. To mi się podoba. Ja mam... Pierwsze pytanie dotyczy naszego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który jest zawsze uchwalany co roku. W tym roku niestety, ale nie udało mi się otrzymać skierowań na bezpłatne sterylizacje i kastracje, i ponieważ spóźniłam się z terminem odbioru w Wydziale Ochrony Środowiska, ale ja mam pytanie do pana burmistrza, czy do Wydziału Ochrony Środowiska. Co jest spowodowane tym, że w programie przeciwdziałania bezdomności jest taki zapis, że maksymalny termin ważności skierowania na sterylizację lub na kastrację albo usypianie ślepych miotów ważne jest 30 dni. Pytanie moje jest skierowane dlatego, że jeżeli ja wykonuję zadania gminy, bo mogę powiedzieć głośno tutaj, wykonuję zadania gminy, jestem mieszkanką od 12 lat Jasina, co najmniej od 10 lat zajmuję się bezdomnymi zwierzętami, przede wszystkim kotami. Ja je sterylizuję, ja je kastruję. Ja pomagam w dokarmianiu ich. Ludzie z gminy do mnie zgłaszają interwencję, bo kociak leży na Wrzesińskiej potrącony, bo kociak umiera w rowie, bo została znaleziona mama z małymi dziećmi, kocimi. Także tak naprawdę ja wykonuję zadania gminy. A ja bardzo proszę, tak? Rozumiem, że pani ma pytanie tutaj do konkretnego wydziału. Ja, pani przewodniczący, zaraz powiem, do kogo mam pytanie, tak? Ja usłyszałam. Ale nie wiem, kto może mi odpowiedzieć na moje pytanie. Ja już pani mówię. Są odpowiednie osoby, które tutaj. Bardzo proszę o mikrofon dla pani i pani otrzyma informacje, bo rozumiem, że takie informacje. Tak. Wiceburmistrz Grzegorz Taterka, tak, bardzo jeżeli proszę. Chodzi o długość, to przypuszczam, że jest podyktowane po prostu czasem. No, blokujemy w tym momencie pieniądze, wydając decyzję na konkretną osobę. Te pieniądze i to zlecenie jest ważne 30 dni i no to jest to dosyć długi czas na to, żeby tą decyzję odebrać i zrealizować. Jeżeli ktoś się nie zgłasza, no to po prostu ta decyzja zostaje anulowana i te środki zostają przeznaczone dla kolejnego, który się zgłosił. No nie możemy, szanowni państwo, tych środków, nie wiem, jak długo mielibyśmy czekać, czy 2 miesiące, czy pół roku, jaki czas okres byłby dla pani satysfakcjonujący, tylko no jak gdyby my mamy zadanie, jest tak w regulaminie ustalone, żeby no te środki też zostały spożytkowane i no zostało to przyjęte jak uchwałą Rady Miejskiej. Rozumiem, ale w tej... A ja tylko mam do pani pytanie. Tak. Pani się zwracała z tym pytaniem do wydziału i nie otrzymała pani odpowiedzi, czy jak to jest? Bo wie pani, są pewne tu też ścieżki, gdzie by miała pani łatwiej, ścieżki, prościej, nie musiałaby pani czekać do sesji. Chciałabym nawiązać, dlaczego tak istotne jest dla mnie te 30 dni. Także pozwoli pani, że
My jesteśmy na sesji, a chciałabym pani jak najbardziej pomóc i myślę, że tutaj bezpośredni kontakt z wydziałem... Państwo, znaczy mam nadzieję, że państwo mi dzisiaj pomożecie, ale ja odpowiem tutaj jeszcze kontynuując. Jest 30 dni. W obecnym klimacie kotki rodzą 4 razy w roku. W kwietniu podejmowana jest uchwała, więc w tym momencie ja musiałabym przez 3/4 roku zbierać w moim domu, albo nie wiem, nie mam kontenerze, może w schronisku, kociaki, które są przeznaczone do kastracji i sterylizacji, żeby w ciągu tych 30 dni biegiem pobiec z tymi kociakami do weterynarza i je wykastrować i wsterylizować. Bo ja rozumiem, że wszystkie osoby, które podejmują tą uchwałę, wiedzą, jaka trudność jest, żeby wychwycić kota wolno żyjącego dzikiego klatką łapką, którą zakupiłam za swoje prywatne pieniądze i dać go do sterylizacji. To jest niemożliwe, panie burmistrzu, w ciągu 30 dni. To jest jakby fizycznie niemożliwe. Bardzo proszę jeszcze o zabranie głosu panią Katarzynę Lewandowską. Bardzo proszę. Ja tylko chciałabym dopowiedzieć, czyli tak, 30 dni wynika z tego, że środki wielokrotnie były blokowane przez cały rok, bo było zgłoszonych na wniosek do wydania skierowania po 10-15 zwierząt i środki do samego końca, do października, listopada były blokowane, bo te koty nie były wyłapywane i potem okazywało się, że nikt już z tych środków nie może skorzystać, bo w tym roku już nie ma takiej fizycznej możliwości, jeśli chodzi o umowy. A jeśli pani mówi odnośnie wniosków na ten rok, w tym roku zrealizowanych na tych samych zasadach było 29 wniosków. Wysterylizowanych zostało i wykastrowanych 59 kotów. I cały czas te środki, które są odblokowywane, bo nie udało się komuś złapać, bo różne są sytuacje, wracają do puli i dzięki temu możemy kolejne skierowania wystawiać i kolejni mieszkańcy mogą wykorzystać środki w ramach tego programu. Bardzo dziękuję za informację. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które taka osoba jak ja nie może jakby mieć problemu z tego powodu, że ktoś nie wykorzystał wniosków. Bo doskonale pani wie, że w zeszłym roku miałam 10 sterylizacji i 10 kastracji, wszystkie wykorzystałam. Ale zasady są. Pani Małgorzato, ja mam do pani prośbę taką, tak? Ponieważ jest to skomplikowany temat. Tak. Ja bym panią serdecznie zapraszała na komisję. Myślę, że tutaj radni chętnie posłuchają pani wszystkich argumentów i tu już słyszę od pani wiceprzewodniczącej, tak, też Wandy Konec, że na pewno byłaby odpowiednia chwila na komisji na przykład u pana Tomasza Majszaka, aby te wszystkie materiały, które widzę, że pani skrupulatnie sobie przygotowała. Tak, ja panią zapraszam na komisję, bo naprawdę sesja to jest tylko zasygnalizowanie tego problemu. Natomiast jak pani tu chce konkretne decyzje, to w tym momencie na pewno zasygnalizować, jeżeli będę mogła być jeszcze raz zaproszona, że Rot Meblarz jest bardzo duży problem z kociakami. Dochodzi tam do dantejskich scen. Urząd Gminy powziął takie wiadomości, ponieważ pisząc do Rot Poznań, wysłałam pismo do wiadomości do Urzędu Gminy. Także gmina również o tym wie. Także dziękuję. To chyba też o tym chciała powiedzieć pani wiceprzewodnicząca, ale tak, udzielam głosu panu burmistrzowi. Myślę, że pismo, które było kierowane, trafiło oczywiście do Wydziału Ochrony Środowiska. Ja też zapraszam panią, bo jeżeli są argumenty, które przemawiają za tym, żeby zmienić ten regulamin, no to nic nie jest na tyle sztywnego, że nie można tego w jakikolwiek sposób dostosować, tylko no też musimy wszystkie jak gdyby za i przeciw rozważyć, tak, żeby te środki nie były blokowane, mogły pracować dalej, ale też jednocześnie, żeby, no ja rozumiem, że w pani problem jest w tym, że akurat w tych 30 dniach te akurat złapać jakieś kociaki, które muszą być poddane temu zabiegowi.
Także no można wszystkie za i przeciw rozważyć. Dlatego, panie burmistrzu, zaproponowałam, żebyśmy to na komisji omówili, bo tutaj nie jesteśmy tak, pani... Ja z chęcią z my panią zaprosimy na komisję. Dziękuję. Więc, tak? Dziękuję bardzo. Tak, zaprosimy panią na komisję. Bardzo proszę, pani wiceprzewodnicząca. Pani przewodnicząca, właśnie chciałam taki wniosek złożyć, żeby na komisji właśnie rozszerzyć ten temat. Z tego względu, że na terenie Swarzędza również dochodzi do problemu związanego z bezdomnością kotów, a chcę ogółowi przekazać, że kot bezdomny jest dobrem narodowym i wszyscy powinniśmy dbać i wspierać. Bardzo pani dziękuję, pani przewodnicząca, to jest najlepsza myśl, żebyśmy się pokłonili bardzo nad problemem na komisji, którą wskaże pani przewodnicząca. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Ja w takim razie przystępuję do kolejnego punktu. Jeszcze jeden, tak? To bardzo proszę. Myślałam, że pani w imieniu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Nazywam się Marta Lebryk-Bąk. Jestem swarzędzką aktywistką. Działam bardzo mocno prospołecznie w social mediach na rzecz miasta Swarzędz, a także gminy Swarzędz. W związku z tym, ponieważ moje dokonania są dosyć spektakularne, choćby działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także jeśli chodzi o działania związane ze strajkiem kobiet, a także wieloma innymi rzeczami, ponieważ funkcjonuję w fundacji pani Dominiki Kulczyk, a także Aleksandry Kwaśniewskiej, mogę sobie pozwolić na pewne kontakty i możliwości, które otwierają mi wiele drzwi. W związku z tym, że bardzo mocno przyglądam się i także z moimi ludźmi, którzy współpracują ze mną społecznie w naszym mieście, ten wolontariat naprawdę jest potężny, nie wiem, czy państwo w ogóle sobie zdajecie z tego sprawę. Dostałam informację od pani Ani Baranowskiej-Graczyk, że jest zaniepokojona sytuacją w schronisku w Skałowie. Wiem, że ma być spotkanie w Skałowie, więc zanim przejdę do meritum, chciałam się dowiedzieć, czy mogłabym uczestniczyć w tym spotkaniu. Posiedzenie jest otwarte. Tak, jak najbardziej. Byłam z panią Anią u pana burmistrza Grzegorza Taterki, z którym nieraz również współpracowałam. Dostałam informację, że pan Taterka łącznie z zarządem zajmą się jak najbardziej skrupulatnie przedstawionymi przez nas zarzutami. W mojej ocenie sprawa została bardzo mocno zbagatelizowana. Pojawiły się media, parcie. Na pewno żadna ze stron nie chciała, żeby konflikt urósł do rangi takiej, którą mamy na ten moment, że kiedy spotykają się jedna i druga strona, są one przytrzykiwane. Ja nie brałam udziału w spotkaniu, o którym pan Taterka mówił, gdzie byli panowie z zarządu i wolontariusze z schroniska. Wolontariusze, którzy mieli obiekcje, zostali zakrzyczeni przez tamtych wolontariuszy. Tak samo było w momencie, kiedy pani Ania Baranowska-Graczyk wstawiła post, wolontariusze z schroniska, a właściwie jego pracownice zakrzyczeli jej obiekcje. Ja mam pytanie w takim układzie do pana wiceburmistrza, ponieważ nadal nie mam wiedzy, jak wygląda kontrola w schronisku przez zarząd i dlaczego nie został zatrudniony profesjonalny mediator w tak trudnym momencie dla obu stron. Szanowni państwo, myślę, że to też jest temat na spotkanie. Myślę, że tego 12, pan jeżeli, moment, pan, kiedy... jeżeli pan wiceburmistrz jest przygotowany, żeby pani dzisiaj odpowiedzieć, to bardzo proszę, ale ja zapraszam na to spotkanie do schroniska, bo ale nie pan, wiem, czy pan burmistrz jest w stanie odpowiedzieć pan na to zarządu, to są proste pytania, czy pan jest przygotowany o kontrolę i mediację. Na takie, bo ja rozumiem, że się przygotowujemy ja na nie tego wiem, 12. Koniec pytań, to poprosiłbym tak. O całość. I tak, wtedy... to są dwa pytania. Na ten moment będę brała udział. Ja bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Taterka. Szanowni państwo, tak jak wspominałem wcześniej, w momencie, kiedy z problemem przyszła do mnie pani radna Baranowska-Graczyk, oczywiście no, porozmawialiśmy chwilę, po czym niezwłocznie umówiliśmy się do schroniska. Pojechaliśmy wtedy we dwójkę do pana dyrektora. Pani radna przedstawiła te wszystkie swoje uwagi, które jak gdyby usłyszała od wolontariuszy. Następnie daliśmy sobie 2 tygodnie czasu, żeby pan dyrektor mógł też wszystko sobie na spokojnie przemyśleć i jak gdyby odnieść się do tego. Pojechaliśmy po 2 tygodniach, pan dyrektor na niektóre kwestie wyjaśnił, odpowiedział. Niektóre stwierdziliśmy, że na pewno będą jeszcze etapem dalszych rozmów, tak?
Jak gdyby później poinformowałem, że też jako zarząd, bo też panie wiem, że były u pana burmistrza Matyska, przewodniczącego zarządu, pokłosiem jak gdyby tych wszystkich zgłoszeń było to, że jako zarząd podjęliśmy pewne działania i być może no, gdzieś nie dotarło w przestrzeni publicznej do wszystkich tych działań. Mieliśmy umówić się i zobaczyć, jak wyglądają schroniska inne, stawiane nam za przykład, jak na przykład schronisko w Gaju, schronisko w Poznaniu. Mieliśmy spotkać się z, i to oczywiście zostało wszystko po kolei wykonane. Spotkaliśmy się zarówno z całą załogą, do której były stawiane takie zarzuty, spotkaliśmy się z wolontariuszami, zostały te zaproszenia wysłane do wszystkich, część nie przyszła. Następnie państwo zorganizowali, tak jak wspominałem wcześniej, spotkanie, na które też my pojechaliśmy całym zarządem, żeby też posłuchać tych kilku wolontariuszy, którzy mieli te największe obiekcje i zarzuty do pracy schroniska. Następnie zorganizowaliśmy też spotkanie z wolontariuszami, którzy na co dzień też są w schronisku, jest ich dużo i poprosiliśmy państwa o uczestnictwo, żeby również posłuchali wersji drugiej strony, tak? Panie burmistrzu, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jak wygląda kontrola zarządu? Pozwólmy odpowiedzieć. A jeżeli chcemy dłuższej jeszcze dyskusji, to ja zapraszam 12 lipca. Będzie spotkanie poświęcone tylko i wyłącznie schronisku. Dzisiaj nie mamy takiego punktu sesji i w związku z tym bardzo proszę, zapraszam na spotkanie poświęcone schronisku. A dzisiaj jak gdyby bo padła wątpliwość, co zrobił do tej pory zarząd, dlatego ja bym chciał wyjaśnić, bo padły tak samo tutaj kwoty jakieś, że pracownicy schroniska zarabiają horrendalne kwoty. Sprawdziłem, to są opiekunowie miesięcznie wynagrodzenia na poziomie około 3000 na rękę. To szanowni państwo, naprawdę nie są kwoty, które powalają na kolana za tą ciężką pracę, którą oni wykonują, za przeproszeniem świątek, piątek, niedziela, wyprowadzając i wykonując taką pracę. Także ja powrócę jeszcze do tych działań zarządu. Zaprosiliśmy państwa również, żeby uczestniczyli w tej dyskusji, no bo mamy jak gdyby zestawienia z kilku stron. Mam również po ostatnich właśnie tych zgłoszeniach, nawet pracownicy urzędu zostali wolontariuszami i mam od nich też na bieżąco relacje. Pytam co kilka dni, jak wygląda od podszewki w momencie uczestniczenia w tym wolontariacie. Mamy wśród swoich pracowników osoby, które absolutnie nie przedstawiały się, a adoptowały psa ze schroniska i też są to no, różne głosy, tak? No więc niestety wszystko, co wpływa, no, trzeba w jakikolwiek sposób wysłuchać i wyważyć. Pyta pani o mediatora. No mediator w tym momencie to nie jest osoba, która wchodzi, ponieważ nie ma tu konfliktu w środku pomiędzy jak gdyby jednostkami czy pracownikami w schronisku, tylko jest jakiś sprzeciw wolontariuszy, kilku dodam, tak? W większości nie mają żadnych zastrzeżeń, także sprawą zajęło, mało że jako zarząd zajęliśmy się po kolei, a wiadomo, że każdy z nas ma swoje obowiązki, w związku z czym no, chwilę czasu trwało, zanim te wszystkie spotkania i te wszystkie wyjazdy ustaliliśmy, one też trwały, sporo czasu poświęciliśmy na te spotkania. One były oczywiście głównie w godzinach popołudniowo, późno popołudniowo wieczornych, w związku z czym ale nie wiem, czy jest sens, żebym to tłumaczył, ponieważ za chwilę będzie znowu kolejna kontra, a pani, która zadała mi te pytania, w ogóle nie jest zainteresowana odpowiedzią. Także jak najbardziej zapraszamy na to spotkanie. Być może w wielu kwestiach pan dyrektor wyjaśni, zarówno kwestie, skąd biorą się wynagrodzenia. Pamiętajcie państwo, że jeżeli pracownik zarabia przysłowiowe 3000, no to koszt dla pracodawcy to już jest grubo ponad 5000. Dodając sobie do tego pracowników plus mnożąc razy ilość miesięcy, no to już wychodzą kwoty, szanowni państwo, tak? I no, można oczywiście powiedzieć do kamer, że w schronisku pracownicy zarabiają 1,5 miliona, ale jeżeli rozbijamy to na ilość pracowników i na poszczególne etaty, to naprawdę nie wygląda już to wcale tak różowo. I to jest też kwestia przekazu i to chciałem dzisiaj też przed kamerami, skoro padły takie słowa, chciałem jak gdyby to no rozebrać na części pierwsze. Zapraszamy, przepraszam, nie przeszkadzałem pani, zapraszamy na spotkanie do schroniska, postaram się, żeby pan dyrektor miał te informacje i myślę, że wtedy na te pytania dokładnie odpowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ania Branowska-Graczyk, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, nie uściślił pan odpowiedzi, więc ja teraz będę drążyła. Jako nasz przedstawiciel, który powinien nam zagwarantować spokój, że te zwierzęta są zadbane, jak tylko usłyszałam niepokojące komunikaty, wsiadłam w auto i pojechałam. Ilość moich wizyt tam jest duża. Nie anonsowałam się, bo chciałam zobaczyć prawdziwy obraz Skałowa. I moje pytanie, ile razy pan to zrobił? Bez zapowiedzi stanął pan przed bramą, zadzwonił, chciałbym wejść na teren schroniska, zobaczyć, jak to wygląda. Nie jestem w stanie policzyć. Dziękuję. Tak się spodziewałam. Dziękuję bardzo. Pani Anna Tomicka, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Chyba wszyscy siedzący na tej sali wiedzą, że jestem miłośnikiem zwierząt od zawsze. Zresztą jestem posiadaczką mojej uroczej koteczki. I tak przysłuchuję się tym dyskusjom na temat sytuacji zwierzątek w schronisku w Skałowie od już kilku miesięcy, pani przewodnicząca. Od kilku miesięcy przewija się ten temat. Pewnie każda ze stron ma swoje jakieś tam racje. Natomiast nie zakładam, i to mówię tutaj publicznie, oficjalnie, żeby pani radna Ania Baranowska-Graczyk wysała sobie z palca problemy, nad którymi my chcemy się pokłonić. Widać, nie wszyscy chcą się pokłonić, bo została nas tutaj radnych garstka, ale no widocznie tak już musi być. Coś musi być na rzeczy. Coś musi być na rzeczy, no skoro... Przepraszam, sekundkę. Skoro nie możemy dojść do porozumienia od 3 miesięcy, odbyło się spotkanie w Zalasewie, w którym brałam również udział i tu z przykrością muszę stwierdzić, ale pani przewodnicząca naskoczyła na mnie tak, że odebrało mowę i za nie mówiłam. Na tym spotkaniu, w temacie sytuacji zwierzątek, no tak to wyglądało. Osoby, które brały udział w tym spotkaniu, myślę, że to potwierdzą, że tak było. I reakcja pani przewodniczącej, tamta reakcja pani przewodniczącej i dzisiejsza, że tak powiem, reakcja pani przewodniczącej, no napawa mnie drobnym niepokojem, że coś śmierdzi w tym temacie, mówiąc brzydko, że ktoś czegoś się boi. Odnoszę wrażenie, że walka pani Ani Baranowskiej-Graczyk to jest walka z wiatrakami, a walka z kolei władzy wykonawczej i schroniska, i naszej gminy, to jest ta jak obrona niepodległości. Tak to zaczyna przynajmniej wyglądać. Uważam, że no nie powinno tak to wyglądać i tak jak tutaj już któraś z pań powiedziała, bodajże Aneczka, że zwierzątka się nie obronią, bo faktycznie zwierzątka się nie obronią. Te, które tam w tych kojcach siedzą i są niewyprowadzane, one się nie obronią. Od tego my jesteśmy dorośli, od tego my jesteśmy władzą tego miasta, tej gminy, która daje niemałe pieniądze, duże pieniądze, i mamy określone oczekiwania. Dzisiaj słyszę, tu koleżanka Wanda Konys, jeszcze ktoś też mówił, że coś niedobrego dzieje się w tym samym temacie na ogródkach działkowych. Słuchajcie, to nie jest taki temat dla śmiechu, bo nie jest to miłe i nie uciekajmy od odpowiedzialności. Nie uciekamy, pani radna, nie bardzo proszę. Nie uciekajmy od odpowiedzialności. Nie mamy się tego w programie dzisiejszej sesji. Pani przewodnicząca. Schronisko dla zwierząt nie jest dzisiaj w programie sesji. Pani przewodnicząca, zgodnie z regulaminem obradujemy. My mamy prawo wypowiedzieć się. Pani nie ma prawa odbierać nam głosu w pozycji wolny głos w porządku obrad w punkcie... Ale mogę prosić o... Na pewno, no te pani teorie spiskowe to naprawdę już przechodzą. Tak, ja mam naprawdę nadprzyrodzoną moc i potrafię wyłączyć pani ten mikrofon. No ludzie kochani, nie, bo nawet ja... On by się rozładował.
Może, ale nie. Pierwsza pani sugestia to pani przewodnicząca, pani wyłączyła głos. Bardzo dziękuję. Pani radna, proszę się opamiętać. Pani przewodnicząca. Proszę panią, pani przewodnicząca. Niech się pani opamięta. Obradujemy zgodnie z regulaminem i to nie jest pierwszy raz, kiedy pani próbuje swoimi wypowiedziami zamykać usta osobom, które mają prawo wypowiedzi. Nie zamykam ust, jeszcze tylko nie jesteśmy w Białorusi. Do meritum. To wróćmy nie jest... do meritum. To jeszcze proszę nie... się wypowiedzieć w tym temacie, o który pani mówi. Jeśli pani oskarża radnych, że wyszli z tej sesji, to ja nie mogę milczeć, droga pani radna. Ale ja nie oskarżałam. Bo to nie było, to było oskarżenie, że ich nie interesuje schronisko dla zwierząt. Widocznie nie interesuje. Jest 12 lipca termin, kiedy my radni będziemy się tym tematem zajmować. Pani się zgłaszała, się. Chciała o kotach bezdomnych, będziemy rozmawiać na komisji. To nie było punktem naszych obrad dzisiejszych i dlatego być może ci radni mieli inne plany, musieli wyjść, a nie dlatego, że pani sugeruje, że oni się nie interesują schroniskiem dla zwierząt. Bardzo panią proszę, bo pani lubi oskarżać innych, ale w tym przypadku to pani przesadziła. A już z tym mikrofonem to pani naprawdę przeszła sama siebie. I co jeszcze? Czekam. Proszę, może... Wszystko, tak dziękuję pani bardzo. Mówiła. Trochę krótko tak, pani dziękuję bardzo, uprzejmie. A teraz bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący ma głos. Szanowni państwo, te emocje tutaj naprawdę poszły w górę, ale ja chciałbym powiedzieć tylko tak, również lubię zwierzęta i również mam kotkę. Miałem dwie, mam jedną. W związku z tym, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten temat, ja od samego początku stałem na stanowisku, że należy na tej sali zaprosić wszystkich zainteresowanych. Stało się troszkę inaczej i dlatego podtrzymuję to i proszę panią przewodniczącą o to, aby wszyscy zainteresowani dotarli, wszyscy zainteresowani, szczególnie często podkreślani wolontariusze, żeby dotarli 12 lipca do schroniska i sobie te tematy omówimy. Ja tylko chciałbym powiedzieć, wie pani, pani w pewnym momencie używa zarzutu niegospodarność, ten dyrektor jest niegospodarny. To są poważne zarzuty, dlatego proszę ważyć słowa, bo należy ważyć słowa. Żeby postawić komuś zarzut, dyrektorowi szczególnie, niegospodarności, rozumiem, że pani to udokumentuje. Dobrze. Fajnie. I będziemy oczywiście na ten temat rozmawiać. Tak? Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca udziela. Szanowni państwo, zgłaszał się jeszcze pan Tomasz Majszak. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Nie widziałem zgłoszenia kolegi Ryszarda Dyzmy. Właściwie to wypowiedział te słowa, które ja też chciałem powiedzieć. Dyskutowaliśmy na początku wolnych głosów, dyskutujemy na końcu. Mamy uzgodnione spotkanie na 12 lipca i tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. No też tak myślę, że przeznaczyliśmy sobie termin na dyskusję i ja bym prosiła, abyśmy przygotowali się do tej dyskusji. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca. Ja już myślę, proszę państwa, że na zakończenie tutaj tej dyskusji, która jest ostra i, no, i dość długo trwa, chcę przypomnieć, że wszystkim radnym bardzo zależy na wszystkich stowarzyszeniach, między innymi właśnie też i Skałowo. I chcę powiedzieć, że wniosek o tą debatę złożyłam ja osobiście, żeby właśnie nie dochodziło do jakichś pomówień gdzieś na social mediach, proszę państwa, mediach społecznościowych, tylko rzeczywiście w środowisku, gdzie, w którym powinniśmy omawiać rzeczony przedmiot sprawy. Chciałabym bardzo serdecznie pani przewodniczącej podziękować za tę troskę, że wysłuchała mojej prośby i zwołuję takie spotkanie i zakończmy dzisiaj tę dyskusję 12 na mój wniosek, proszę państwa, przedebatujemy wszystkie problemy dotyczące Skałowa. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że inicjatorka całościowego tutaj wywołania tematu będzie obecna i będzie służyła również wypowiedziom. Dziękuję uprzejmie. Pani Anna Baranowska-Graczyk prosiła o głos. Proszę bardzo. Nie działa. Oczywiście doceniam intencje pani, natomiast
Miałam mieć inne plany, spróbuję, bo wiem, że powinnam tam być, natomiast termin, nie ukrywam, jest trochę nieszczęśliwy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, naprawdę odbyłam wiele niezapowiedzianych tam wizyt i na wielu zapowiedzianych byłam i to są zupełnie dwa różne bieguny, proszę mi uwierzyć, tak? Na temat tego Skałowa wiem dużo, ale moje pytanie do pani przewodniczącej, czy to spotkanie... Czy to spotkanie lipcowe będzie nagrywane, będzie upublicznione? Bo szczerze powiedziawszy, to o czym powiedział pan radny Dyzma, rzeczywiście był osobą, która mi od razu powiedziała, to powinno tutaj wybrzmieć i miał świętą rację. I ja bardzo żałuję, że nie poszłam tą drogą, bo powinnam od tego zacząć. I dlatego teraz dopytuję, czy ono będzie upubliczniane, bo bardzo mi na tym zależy. Nagrywane będzie, ale bezpośredniej transmisji nie będzie. Dobrze, dziękuję. Pani kierownik odpowiedziała pani. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy... Przepraszam, jeszcze jedna z tych pań poprosiła o głos. Bardzo proszę. Ja jeszcze formalnie tylko chciałabym dopytać a propos tego spotkania, bo to już temat schroniska Skałowa jakby jest obok. A ja chciałabym dopytać o ten termin właśnie spotkania z Państwem na Komisji w sprawie całej tej uchwały. Bardzo dziękuję za tę współpracę. Pan przewodniczący, wyślę pan do pani zaproszenie, tak? Super. Jak będzie sam znał termin, bo jeszcze terminu nie ustalił, to ten termin, proszę być też w kontakcie z panią kierownik, jeśli po sesji pani podejdzie. To. Bo my tutaj już plan pracy mamy ustalony na ten rok i ja sobie tak myślałem, szczerze powiedziawszy już sobie tak pomyślałem tutaj jak pani występowała, żeby to spotkanie zrobić w styczniu. Nie wiem, czy to nie będzie za daleko dla pani, ale dlaczego w styczniu? Ja już na poprzedniej komisji i znaczy na komisji w zeszłym roku i dwa lata temu też mówiłem do poprzedniej pani kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, że ten termin na tą uchwałę, którą podejmujemy odnośnie sterylizacji, to on jest musi być wcześniejszy, dlatego że koty sterylizuje się w marcu, a nie w kwietniu. Więc myślę, że jakbyśmy zrobili to w styczniu, to mamy czas, żeby do marca to opracować. I to chciałam zaproponować, żeby nie czekać do stycznia, bo to też się przeciągnie. Ja myślę, że już w tym roku jeszcze chciałam prosić pana przewodniczącego. To ja sprawdzę. Ale już nie chciałam ustalać tego na sesji, tylko po sesji. Tak, na pewno po wakacjach. Po wakacjach i to chciałam ustalić z panem przewodniczącym. Szanowni państwo, bardzo proszę teraz o przystępujemy do kolejnego punktu, komunikaty. Bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie komunikatu w tym punkcie. Szanowni państwo, rozpoczęły się wakacje letnie, więc ma być miło, przyjemnie, wesoło. Otrzymaliście od nas państwo wykaz imprez, które odbędą się w lipcu i w sierpniu. Jednostki organizacyjne zapraszają na kolejne śniadania na trawie, do kina plenerowego, na wystawy, na potańcówki na plantach, pikniki rowerowe, piknik trzech pokoleń. A najważniejsze dla nas imprezy to Dni Swarzędza. Zapraszamy 9-10 lipca, polana nad jeziorem. Dwie gwiazdy wystąpią, Kult w sobotę, w niedzielę Sylwia Grzeszczak i zapraszamy 21 marca na przegląd zespołów folklorystycznych, sierpnia, bo już tu jest mowa o przyszłym roku, dlatego nie, 21 sierpnia, integrację, wystąpią zespoły i tu chyba się nie pomylę, Meksyk, Ekwador, Słowenia, Słowacja i Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Rozumiem, mamy kalendarium na swoich, w swoich materiałach, będziemy jeszcze zaglądać, a Ośrodek Kultury systematycznie też na bieżąco zaproszenia do państwa wysyła. I szanowni państwo, ja chciałabym jeszcze dla państwa wiadomości. Powtórzę, 12 lipca o godzinie 14 zapraszam na posiedzenie, wspólne posiedzenie w schronisku w Skałowie. A kolejną sesję planujemy na koniec sierpnia, czyli 30 sierpnia i komisje wówczas byłyby od 24 do 26 sierpnia. Takie by były terminy do ustalenia. 30 sierpnia następny termin naszej sesji. Szanowni państwo,
tutaj tak, szanowni państwo, to w naszym imieniu Rady Miejskiej w Swarzędzu, tych, którzy nas oglądają, chcielibyśmy poinformować o naszych serdecznych życzeniach dobrych wakacji spokojnych, bezpiecznych, zdrowych, a ja państwu życzę wszystkim tu obecnym, abyśmy też w dobrym składzie, w pełnym składzie spotkali się na kolejnych spotkaniach i w zdrowiu i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego na ten czas wolny. Odpoczywajcie państwo jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, 54. już z kolei. Dziękuję, pozdrawiam i życzę miłych wakacji.